Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. To jest dobrze zrobione, to jest dobrze zrobione. My już rozmawiamy sobie poza anteną. Proszę Państwa, jakim to jest kanał sportowy, to się zrobił kanał bardzo kulturalny. Bo z jednej strony reklamujemy nasze wydawnictwo, a z drugiej strony dzisiaj znowu będziemy mówić o książkach przede wszystkim i o wielu innych sprawach. Razem ze mną Remigiusz Mróz, człowiek, który... Dobry wieczór, Remek. No, dobry wieczór, cześć. Człowiek, który powraca z nową książką. Tak, mówisz, złośliwie bym powiedział, że jakbym gdzieś poszedł na chwilę. W zasadzie chciałbym ci powiedzieć, że kiedy bym cię nie zaprosił, to w zasadzie jesteś z jakąś nową książką. No właśnie. To jest nowy tytuł, nowa powieść. Obrazy z przeszłości ukazała się 3 dni temu. Tak. Ludzie już widzą, publikują. Tak, 3 dni temu. Następna za miesiąc. Mniej więcej tak. Dobrze. Lat 35, doktor prawa na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego w Warszawie, biegacz, kolekcjoner i koneser win, koszul w kratę. Jak widać. Dzisiaj jesteś lepszy ubrany ode mnie. Zawsze mnie w telewizji. Udało mi się. W telewizji mnie zawsze uczono. Musisz być zawsze lepiej ubrany od gościa, ale nie da się z tobą. No i przede wszystkim pisarz. Pisze książki raczej częściej niż rzadziej. Taki sobie dałeś opis na Instagramie. Tak, bo stwierdziłem, że to będzie najbardziej wymowny opis mojej osoby. No i co więcej trzeba? No to wszystko co jest. Musimy zacząć... Albo nie, to ty wybierz. Kiedyś Wojciech Mann pytał w Szansie na sukces. Pan sobie życzy taśmę profesjonalną, czy taśmę z taką ułatwiającą, taką z podkładem muzycznym? Sam wybieraj. To profesjonalną. To zacznijmy z grubej rury. To jest Hyde Park w końcu, nie? W końcu, no to tak. Poczekaj. Bardzo dużo ludzi, kiedyś tylko napisaliśmy, że będziesz gościem dzisiaj moim, to na Twitterze od razu pojawiło się kupę heheszków. Przeczytam ci trochę, no co? Tak, bo też do tego służy Twitter, żeby to były heheszki. No to teraz słuchaj, poczekaj, uważaj. Poczekaj, odnajdę. Pytania, tak zwane pytania z sali, bo ludzie wątpią. Jak rozumiesz? Zaraz od tego zaczniemy, dobrze? Czy więcej książek napisałeś, czy przeczytałeś? Czy dałbyś radę wymienić tytuły wszystkich swoich książek? Możesz odpowiadać w międzyczasie. No to drugie też ciekawe. No to byłoby trochę, to nie wiem, czy byśmy się zmieścili w 2 godzinach. No. Mogłoby zejść trochę więcej. No jakbym się postarał, to pewnie bym powymieniał. Musiałbym lecieć tak seriami. Przy Chyłce byłby problem, bo tam już jest 15 tomów. To już gdzieś tam po drodze mógłbym się pogubić. Chronologicznie pewnie do któregoś momentu bym to ogarnął. Ale na pewno bym po drodze o czymś zapomniał. Wiesz, to jest trochę tak, że pisarz jak kończy pisać książkę, to stara się o niej zapomnieć. Aha. Są tacy, którzy muszą ją mocno odchorować i w ogóle nie mogą wracać do niej myślami. Jak muszą iść na promocję i widzą tę okładkę i to, co tam jest w środku, to po prostu dostają drgawek, bo już mają tak dosyć tego materiału. I rzeczywiście coś jest w tym, że dla nas tak naprawdę napisana książka to są trochę takie zwłoki. I to są zwłoki mocno śmierdzące, już jest zaawansowany stopień rozkładu, także chcemy się od tego trzymać w ogóle jak najdalej i najchętniej to do tego nie zbliżać, nie rozmawiać w ogóle o tym, nie mówić, jaka była fabuła i potrzebujemy trochę czasu, żeby właśnie oswoić się z tym, z tą całą robotą, którą trzeba było wykonać. Mogę ci jeszcze pociągnąć trochę z heheszków? No pewnie, no. A ten pierwszy heheszek było... To czy więcej książek napisałeś, czy przeczytałeś? Nie, no to jeszcze przeczytałem, ale już spokojnie zbliżam się do takiego momentu, kiedy to się mniej więcej wyrówna. Poczekaj, słuchaj dalej. Czy napiszesz jakąś książkę w trakcie programu? A no, ciebie to bawi, czy cię to irytują takie głosy? Bo zaraz ja pociągnę trochę ten wątek. No dobrze, ale jak tak sobie słyszysz, to masz na to, kompletnie masz na to zlew? Czy ciebie to razi, irytuje? Wiesz, od razu to rzucę. No. Zdania, że nie pisze Remigiusz Mróz, tylko pisze spółdzielnia autorska Mróz, że masz ghostwriterów. Po wszystkim wam się to opłaca, bo Mróz jest znany, a ci młodzi autorzy nie są znani. W związku z tym wszyscy jesteście zarobieni. To jest takie zdanie powszechne dosyć, że tak powiem, wśród ludzi, którzy czytają. Powszechne może w tej sferze heheszków ogólnych. Tak. Natomiast jeśli chodzi o jakieś poważne analizy, to nie wiem, czy ktoś na poważnie rzeczywiście sądzi, że tam jest jakaś grupa ludzi, która to pisze. Dlaczego nie? Posłuchaj, od 2014 roku, bo jeszcze ostatni heheszek, niedługo napiszesz więcej książek niż Józef Ignacy Kraszewski. Józef Ignacy Kraszewski jest zagrożony. Ja ci przypomnę, że on przez 57 lat swojego życia napisał 232 powieści. W tym tempie, bo od 2014, jeśli dobrze cię policzyłem, to jest 52 książka.
No możliwe, 52 albo 3. No, kto by to liczył? No, ale to, słuchaj, czekaj, nie, to już ja policz. Jest wyższa matematyka. A to jest wyższa matematyka. I to jest dobre, nie patrz. Zagłębiajmy się. 8 lat, nie, właśnie, że się zagłębimy. No. 8 lat, tak? No circa, 8 no, lat. 2013 właściwie, wtedy wyszły pierwsze książki. No dobrze, książki. No to 8,5 roku. No dobrze. 52 książki, to jeśli się nie mylę, daje prawie 7 książek na rok. No niech będzie 6. No niech wypuszczasz będzie 6. Książkę nie zawyżajmy mi naprawdę. Wypuszczasz sporo. Książkę 450 stron raz na 2 miesiące. No tak, raz na 3 właściwie, tak mniej więcej wychodzi. No i co, myślisz, że dogonię Kraszewskiego? To no nie wiem, myślę nie. sobie, znaczy nie, on myślę, czy to, jest, wiesz, czy to jest fizycznie możliwe. Ja potem zacytuję parę osób, które popytałem to tu, to tam, które mówią, że to jest możliwe, bo nikt tak zacytuje. Tutaj można, nie zapierdala jak mróz, tak ciężko nie pracuje, ale... Jest w tym trochę prawdy. W porządku, ale czy w ogóle dopuszczasz taką myśl, że ktoś może wątpić? No, że jednak to nie jest normalne, że facet co 2-3 miesiące wypuszcza nową książkę. A, no pewnie, słuchaj, gdybym ja był na miejscu takiego czytelnika, który wysłał tego tweeta, i zobaczyłbym, jest taki gość, Remigiusz Mróz, i on wydaje książkę co 3 miesiące, to bym sobie pomyślał, nienormalny. Mhm. Albo nienormalny, albo ktoś za niego pisze, albo być może moją pierwszą myślą byłoby to, że no to co to za książka jest, jak on 3 miesiące pisał. Tak. Przecież to wiadomo, że nie może być dobre. No to są pewne stereotypy i pewne założenia, które nie mają wglądu w cały ten proces. Więc widzisz tylko coś z zewnątrz, widzisz samą suchą statystykę. A sama sucha statystyka potrafi być myląca. No i mam nadzieję, że w tym przypadku moim właśnie tak jest. A czy to jest fizycznie wykonalne? No jest. No, po prostu rzeczywiście musisz zapierdalać, krótko mówiąc, i trochę wyłączyć się z życia, wyłączyć się ze świata i wpaść tak jak najgłębiej potrafisz w tę opowiadaną historię. I wtedy to nie jest nawet kwestia tego, że musisz się przymuszać do roboty, tylko to jest tak, że robota przymusza cię do tego, żebyś się nią zajął. I o tym też na pewno porozmawiamy, o tym procesie twórczym, ale jeszcze dalej, ja dalej będę zgłębiał temat. Śmiało, śmiało. 450 stron na 2 miesiące, no bo taka jednak wychodzi statystyka, nie 3, bardzo cię przepraszam. No, to jest no, poczekaj, 450 dzielone na 60, to jest 7,5 strony dziennie, tyle mi wychodzi. I to jest twoje tempo pracy? Tak, u mnie mniej więcej też to tak wychodzi. Może nawet trochę więcej, no bo to jest tak, że nie wszystko, co napiszę, oczywiście ukazuje się drukiem. Im więcej książek napiszesz, tym ten proces jest sprawniejszy pod tym względem, że to, co napiszesz, już jest bliższe temu, co się później ukaże. Bo na początku, jak zaczynałem pisać, to bywało tak, że wyrzucałem nawet 200 stron z książki, bo po prostu meandrowała w jakimś zupełnie nieistotnym kierunku, albo tworzyłem backstory jakiś mało istotnych bohaterów, bo to zawsze jest ciekawe dla pisarza, tylko nie zawsze później jest ciekawe dla czytelnika. A im głębiej w las, tym bardziej się uczysz, co byś później potencjalnie i tak czy inaczej wyciął. Więc ten stosunek stron napisanych do wydanych mniej więcej teraz u mnie się równo przekłada. No i staram się tak pisać około 10 stron dziennie właśnie. Profesor... Wtedy czuję komfort. Profesor literatury na Uniwersytecie Śląskim, pan Ryszard Koziołek, powiedział o, to tak. będzie dobre. Tak, to jest dobre. Dawaj. Pisząc tyle, nie da się pisać dobrze. A tak a propos tego, że no, ilość nie ma szans przejść w jakość. Zapytam ciebie tak, czy sam nie masz poczucia, że pisząc mniej, pisałbyś lepiej? No, no nie każda książka, nie każda książka może utrzymać poziom. No nie ma takiej z szansy. Z pewnością. Słuchaj, gdyby każda książka utrzymywała poziom, to pisanie byłoby bez sensu. Jakby pisarz siadał do pisania z myślą, że o dobra, teraz napiszę równie dobrą książkę, jak napisałem wcześniej. Czyli jesteś jak Roman Wilhelmi na scenie. Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, żeby można było przypierdolić, tak? Tak on tak mówił. To może, cytat. Może tak, ale u mnie to się sprowadza po prostu do tego, że jak zaczynam pisać każdą nową książkę, no to mam taką ambicję, żeby była lepsza niż poprzednia. Znaczy, no, wydaje mi się, że to jest w ogóle... O, stary!
To już w tym momencie zaczynasz mówić, to byś już dawno dostał Nobla, jeżeli każda kolejna ma być lepsza. No wiesz, no, w moim odczuciu, bo to jest wszystko subiektywne, to nie jest tak, że literaturę da się ocenić w sposób obiektywny. Nawet nagrody literackie, nawet Nobel jest subiektywny, no przecież masz grupę ludzi, komitet noblowski, który przyznaje, to nie jest tak, że to jest ogół społeczeństwa światowego. Więc nie ma takiej miary obiektywnej, którą ja mógłbym zmierzyć, czy książka mi się udała, czy nie, czy jest lepsza od poprzedniej. Mam tylko subiektywne przekonanie. No ale masz coś takiego, ale masz w sobie bezpiecznik, no jakiś. Mam takie subiektywne przekonanie, czy tak jest, czy nie. No i w ogóle sam proces pisania każdej kolejnej książki, no właśnie zasadza się na tym, że musisz podejść do tego jak debiutant. Ja tak zawsze robię. Jak zaczynam pisać książkę, to wychodzę z założenia, że nie umiem tego robić. Kompletnie. Nieważne, czy napisałem 20, 30 czy 50 książek, nie umiem i muszę się tego uczyć od nowa. No i tylko dzięki temu możesz się rozwijać tak naprawdę. No, pisarz, który siada do pisania z myślą, że teraz napisze książkę równie dobrą jak wcześniej, z takim głębokim przekonaniem, graniczącym z pewnością i zakładający, że umie pisać, to jest pisarz, który się skończył. Bo on już nie ma w sobie żadnego pola do rozwoju. Ale nie odpowiedziałeś mi w sumie na tezę, nie odniosłeś się profesora do tezy profesora Koziołka, ja bardzo lubię jego tezę. Profesora Koziołka. Tak, bo często do mnie trafiają. On cię, rozumiem, tak lubi tryknąć. Lubi. No to co? Nie uważam, że tak jest. No, u mnie to jest tak, jak gdybym uznał, że piszę książkę, która jest słabsza niż poprzednia, to po prostu ją zamykam i odstawiam. I nie wracam do niej. Jak czuję, że jest słaba i że nie sprawdziło się to, co chciałem w niej zrobić, to nie mam żadnego powodu, żeby ją dalej pisać. No i do tego się wszystko sprowadza. A czy... To dużo masz takich książek w szufladzie pozaczynanych i niedokończonych? Trochę mam, tak. Trochę czy tam mam. Na komputerze? No, nie wiem, gdzieś tam. No, nie, ta wirtualna szuflada jest wypchana. Okay. I to takimi książkami, które skończyłem, bo to nie tylko chodzi o nieskończone. Mam pewnie jakieś 15 książek skończonych, takich naprawdę sążnistych, nie takich chudziutkich jak to. To czekaj, to już nawet liczby 67. Ale widzisz, właśnie chodzi o to, że te książki pozostają niewydane. Bo jak mam przekonanie, że coś mi nie zagrało, no to po co mam to wypuszczać? W jakim celu? No i ty żeby się ludzie przestali czytać? No właśnie, to też jest bardzo ciekawy temat, do którego na pewno sobie tutaj wrócimy. Okej. Chciałbym wam powiedzieć tak, że to jest bardzo dobry moment, by ogłosić, że podjęliśmy szerszą współpracę z Empik Go i od teraz, od dzisiaj, bieżące programy kanału sportowego będą trafiały do aplikacji Empik Go w formie podcastów. Tam będą też dostępne do odsłuchania wybrane treści z naszych archiwów kanału sportowego, ale to nie wszystko, bo jest tam też dostępna oczywiście w Empiku najnowsza książka Remka, już od teraz dostępna w aplikacji Empik Go, obrazy z przeszłości. Jeśli wcześniej nie korzystaliście z tej aplikacji, to z kodem Seweryn. Kto wie, z jakiej serii jest ta książka, to będzie wiedział, dlaczego Seweryn, to nie Seweryn Krajewski. Możecie ją wypróbować 30 dni za darmo. A my mamy dzisiaj takich 5 książek, które Remek, będziemy sobie tak też znowu bardzo subiektywnie, będziemy wręczali takie nasze małe noble. Kto zadzwoni z jakimś fajnym pytaniem, dobrze, to dostanie od ciebie książkę. Mamy. Dobrze, to ty wybieraj, bo ty tu jesteś. Tak, nie, no, ale ty jesteś gościem, ty będziesz rządzisz, tak. No, ja dobra, to będziemy razem, demokratycznie. Dobrze, będziemy razem, jak mrugniemy sobie okiem, to będzie ten moment, żeby ewentualnie właśnie przyznać taką książkę. Mamy pierwszy telefon, bo na tym trochę polega ten program. Chcę ci powiedzieć, no, wiem, że... Bo oglądasz. No, oglądałeś na przykład Kubę Żulczyka, którego pytałem o ciebie, tak, i powiedział 8 stron na dzień do zrobienia. Tak, no Kuba należy do grupy ludzi, którzy nie wątpią, że ja to ja. Tak, że tu posłuchaj, nie nawet gdyby ty, to nie ty, to i tak byś mi tego nie powiedział. No, oczywiście, że nie. Proszę państwa, nie dowiemy się dzisiaj, czy to jest spółdzielnia, a może go jakoś spróbujemy go podejść od lewej czy od prawej. Słuchamy pytania? W takim razie ktoś się dodzwonił do nas po raz pierwszy. 22 486 65 56. Kto jest z nami? Halo. Halo, dzień dobry. Ania z Krakowa. Bardzo nam miło. Cześć Aniu. Cześć. Witam panie Remigiuszu, witam panie Tomku. Pierwszy raz się dodzwoniłam. Ja jestem z panem Remkiem umówiona dzisiaj na kontakt telefoniczny. Mówiłam, że zadzwonię. W zasadzie tak. Chciałam po pierwsze podziękować za książkę Chór Zapomnianych Głosów.
bo jest to wyjątkowa książka, bardzo fajna seria, czekam na kontynuację. I z mojej strony chciałam pana Remigiusza zaprosić na targi w Krakowie. Mam nadzieję, że znajdzie pan czas w ostatnim tygodniu, w zasadzie w ostatnim weekendzie października, ponieważ chciałabym osobiście z panem się spotkać ponownie i dostać autograf do nowej książki. Zapraszam. Bardzo nam miło. A jakieś pytanie? Bo bez tego książki nie będzie. Nie, nie mam pytania, bo nie przygotowałam. Bo wszystko dobra. A to pani Aniu, a czy pani uważa, że Remigiusz Mróz, że 52 książki Remigiusza Mroza to są książki Remigiusza Mroza? Czy tak, to jest spółdzielnia aktorska Mróz? Nie. Ja jestem wyznawca pana Remigiusza. Wszystkie książki przeczytałam. Różne są. Bo mam też książki, które... przez które ciężko było przejść. O, Czarna tak? Madonna na przykład. Czarna Madonna? Tak, no muszę Czarna pani Madonna. Powiedzieć, że... Dobra, zaraz zapytam o Czarną Madonnę. To jest jedna też z książek... Ja też nie przeczytałem wiele, muszę ci powiedzieć. Aha. Nie jestem wielkim apologetą twojej twórczości, jeśli mogę być szczery. No wiem, bo nawet... Nawet chyba kiedyś ci to napisałem. Nawet napsioczyłeś na mnie w misji futbol. Nawet? Nawet. To tego nie pamiętam, tak przepraszam. Było. Ale właśnie dlatego fajnie się spotkać w takich okolicznościach. No, tak, Czarna Madonna, tak. No ale, bo przerwałem zdanie. Natomiast jestem jak najbardziej z tej części, która wierzy w twórczość pana Remigiusza. W zasadzie tylko tyle mogę powiedzieć. Fajnie. Bardzo dziękujemy pani Aniu. Dzięki. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki. Miłego wieczoru. Również no proszę nas oglądać. Czyli to ja piszę wszystkie te książki. Nie, to na razie to na razie nie zostało głos. Jeszcze udowodnione. Na razie jeden telefon. Tak, ale oczywiście... Słuchaj, zapytamy czat. Zapytamy czat? Bo ja mam cały czas podgląd. Tak, jak sądzicie? Ale tak zupełnie szczerze, bez kitu, ci, którzy czytacie książki Remka, bo jesteś jednak bardzo poczytym autorem i tutaj nie ma co sobie żartować, już w roku 2019 przebiłeś w rankingu najczęściej, najchętniej czytanych polskich autorów przez polskich czytelników, przebiłeś Henryka Sienkiewicza i utrzymałeś tę pozycję. No tak. Jesteś numerem jeden rankingu. Ale on ma trochę gorzej, bo już nie żyje, więc no, nie, troszkę, nic nowego nie dopiszę. Tak, to prawda. No, ale nawet autorzy współcześni, nie wiem, chociażby Olga Tokarczuk, Manuela Gretkowska, nie wiem, Dorota Masłowska, czy choćby Kuba Żulczyk, który tu był, no też nijak Wojciech Chmielarz, no nie mają podejścia do Remigiusza Mroza. To się, można od tego dostać trochę bąbelków w głowie. No, Sienkiewicz. Tak, rzeczywiście się udało i to wreszcie, bo zazwyczaj było tak, że jak ktoś przebijał Sienkiewicza i Mickiewicza, bo bywało tak już, w Polsce, że byli popularniejsi autorzy, to zawsze byli autorzy zagraniczni. Nigdy się nie zdarzyło wcześniej tak, żeby jakiś żyjący polski pisarz przeskoczył tych dwóch naszych wieszczów, którzy są systematycznie podbudowywani lekturami szkolnymi. Tak. King w którymś roku był na pierwszym miejscu, to na pewno, nie wiem, czy nie przez dwa lata, może nawet więcej. Natomiast oprócz tego, no to ty oni, wygrałeś ten ranking 19, 20, na pewno 21. 21. Tak. 22 jeszcze rozumiem. Jeszcze no, nie trwa, mamy, tak, nie mamy rankingu. No i co jest świetne, to jest to, że na dwóch pierwszych miejscach w ciągu ostatnich dwóch lat była Olga i ja. To znaczy mamy dwójkę żyjących pisarzy, którzy przebili tych naszych wieszczów. No i to się liczy. I to pokazuje, że Polacy zaczynają czytać. Już nie tylko sięgają po lektury, ale też po książki, do których nie są przymuszani. A Polacy zaczynają czytać? Wydaje mi się, że tak. Że po tym okresie takiej lekkiej przysuchy, która w dużej mierze jest spowodowana właśnie tymi lekturami i tym, że jesteśmy uczeni od najmłodszych lat, że literatura to jest coś ciężkiego, to jest coś niestrawnego, to jest coś, nad czym trzeba się wybitnie męczyć. Zresztą ostatnio widziałem na jakimś forum albo gdzieś na Twitterze może wymianę zdań między jakimiś osobami z może pierwsza, druga klasa liceum, w której padło takie sformułowanie dosyć symptomatyczne, że ja nie czytam lektur, czytam książki. I właśnie to rozgraniczenie, jeżeli ktoś, bo to była naturalna rozmowa, tak. Nie było jakieś tam przemyślane, to było po prostu to, co w tym człowieku drzemało. I to pokazuje, że po prostu ci młodzi ludzie inaczej postrzegają książkę i lekturę. Tak. Lektury to nie są dla nich książki. No i coś tu jest w takim razie mocno narzuconego. Tak. To jest coś narzuconego.
Rozumiem w takim razie, że nie masz ambicji trafić na listę lekturzką. Pytałem o to samo Kubę. Nie, nie, no. Takich. Kuba też w ogóle by chyba się pochlastał, jakby trafił do kanału. Coś było w tym. Wyraźnie się skrzywił na to moje pytanie. Nie, Kuba, absolutnie. Nie mam takich ambicji, ale z drugiej strony no ciekawie by było, gdyby jakaś taka książka właśnie współczesna trafiła do tego kanału. No ciekawe rzeczy mogłyby z tego wyniknąć. Okej. Okay. A gdybyś miał polecić, słuchaj, pewnie dzisiaj nie oglądaj, ale może oglądają nas ludzie, którzy jeszcze nie przeczytali żadnej twojej książki. To gdybyś miał polecić takiego flagowca, od którego powinni rozpocząć czytanie Remigiusza Mroza. Jak to w dowcipie mówili, czego się wstydzisz najmniej. No, o, ale to jest dobre. I to idealnie pasuje do pisarzy, jak najbardziej. No. Bo rzeczywiście jest tak, że my się swoich książek wstydzimy. No nie. I to, tak, no to jest naturalna reakcja i ona musi występować, bo to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Warunek rozwoju jest taki, że musisz się wstydzić tego, co jest za tobą. I musisz mieć przekonanie, że chociaż chcesz spróbować coś stworzyć lepszego. No. Wiesz, to może być wielka literatura, jakiś autor, stworzona przez jakiegoś autora, ale nadal musi mieć do tego stosunek taki, że to jest coś, co mogłem napisać lepiej. Mhm. No tak na przykład ma Wiesław Myśliwski. Dla mnie to jest absolutny autorytet i w ogóle guru literatury. Oby jeszcze żył jak najdłużej i napisał jak najwięcej książek, chociaż jego żona nie będzie zadowolona z tego. I on przecież tak samo podchodzi do swoich książek i w ogóle do samego procesu twórczego. On moim zdaniem napisał najbardziej genialne książki w ogóle w historii polskiej literatury, a jeżeli teraz żona mu pozwoli, na pewno już ma 90 lat, więc nie pozwala, a jeżeli mu żona pozwoli napisać kolejną, to on do niej będzie siadał z przeświadczeniem, że nie umie pisać. Mhm. Autentycznie. I to ma każdy, i to musi mieć każdy. Oczywiście z wyjątkiem jakichś autorów, którzy po prostu no, już zatrzymali się albo się cofają. Jeden tytuł? Flagowiec. Nie ma takiego flagowca. Trudno mi było by wybrać, bo no to trochę tak, jak miał wybierać, które dziecko. Okej. Okay. Czyli nie masz ukochanego dziecka wśród swoich książek? Nie, nie mam na pewno. Ale no myślę, że po jakiś standalone by trzeba było sięgnąć. No. Dlatego, że to jest takie niezobowiązujące, no jest tylko jeden tom, więc można łyknąć. Niech to nie będzie Czarna Madonna. Nie, Czarna Madonna, to ja powiem, ona już została zareklamowana. No, myślę, że dla męskiego odbiorcy to mógłby być Lot 202. Mhm. Wprawdzie to jest pewna kontynuacja, ale też zamknięta historia. Natomiast dla żeńskiej odbiorczyni no to mogłoby być na przykład Wybaczam Ci. Okej. Okay. Lot 202, Wybaczam Ci. Gdybyście mieli ochotę rozpocząć waszą przygodę z Remigiuszem Mrozem, to właśnie od tych książek. Ale równie dobrze można na Chybił Trafił wybierać. No nie, no, no to jest dużo cykli, o których też sobie cykli, powiadam, jest tak trudno wsiąść w środku któregoś. Tak, no. Ale to na szczęście nie jest tak jak z wsiadaniem do pociągu na jakiejś tam środkowej stacji na wariata, bo staram się każdą książkę pisać tak, żeby choć trochę była zamkniętą historią i broniła się sama. Czat odpowiada na moje pytanie, takie rzucone w eter. Tak, zobaczmy. Ja tyle maili piszę dziennie, że wierzę w tych 10 stron dziennie. No, proszę bardzo. Tak, ktoś pracujący w korpo. Nie rozumiem, jak ktoś może w ogóle podejrzewać, że nie pisze sam. Ale podejrzewają i to, bo ja to trochę sprowadziłem do takich heheszków, ale jest też druga strona tego nie, medalu. Nie, ale oczywiście, że podejrzewają, bo ja jestem pierwszy, który podejrzewa. No tak, no ty jesteś pierwszy, tak. To wiadomo. Naprawdę, ale ja uważam, że nie piszesz wszystkiego sam. Ale też są tacy ludzie, którzy próbują to udowodnić, biorąc poszczególne moje książki i analizując. I porównując różnice stylistyczne, tak. Mm. No i dla mnie to jest oczywiście no, w ogóle najlepsza rzecz, jaką możesz mi powiedzieć, że na przykład tej książki nie napisałem ja, tylko ktoś inny, bo się różni stylem diametralnie od wcześniejszego tomu. No i super. I to naprawdę nie ma większego komplementu, no bo każda książka ma określoną konwencję, a do tej konwencji musi pasować słowo. Mm-hmm. Ja w ogóle w pewnym sensie zaczynam od takiego literackiego wajbu, jaki ma mieć ta historia, od słowa. To się dla mnie liczy w konstrukcji. No oczywiście są bohaterowie, jest fabuła i to jest oczywiste, ale musi być ta książka, to jest taka obudowa tak naprawdę tego słowa, które jest w środku, no bo moją formą przekazu jest słowo, więc ono stoi zawsze na pierwszym miejscu i ono często determinuje w ogóle, czy ja będę przenosić bardziej ciężar gatunkowy, na przykład w kierunku kryminału, czy obyczaju, czy jakiejś innej sfery.
I to się dzieje na styku języka i fabuły tak naprawdę. A często zdarzało się tak, że książka podryfowała w zupełnie innym kierunku niż wydawało ci się na starcie siadając? Czyli te 2 miesiące wcześniej? Tak. Często tak się dzieje, często tak się dzieje i to jest sytuacja dla mnie absolutnie idealna. To znaczy ja nigdy nie zaczynam pisania książki z jakimkolwiek planem, z tezą, ani założeniem. No bo gdybym napisał plan takiej książki, to już nie miałbym po co jej pisać, bo bym wszystko wiedział. To by się dla mnie po prostu mijało z celem. No, widzisz, to jest bardzo ciekawe, złapię cię za to słowo przy czarnej Madonnie. Dobrze. Dobrze. Także jeżeli wykorzystam to przeciwko tobie. No to ja domyślam się z boku, że to nie jedną rzecz wykorzystasz przeciwko mnie dzisiaj. Ale jeżeli książka zaczyna dryfować w swoim własnym kierunku, to jest naprawdę super i wtedy się dobrze pisze. I wtedy tak naprawdę ta powieść pisze się niejako sama. Natomiast w momencie, kiedy ja muszę trochę naginać bohaterów do jakiejś swojej woli albo do tego, co mi się tam gdzieś w głowie ułożyło, to już zaczynam mieć wątpliwości co do tej książki. Już zaczynam mieć pewne obawy, że to nie jest organiczne, że to będzie sztuczne, że to nie będzie dobre. No i wtedy zazwyczaj odchodzę na chwilę, bo zaraz wrócę i będę pisać dalej, ale na chwilę odchodzę i trochę staram się złapać dystansu. Zazwyczaj podczas biegu, ale też na różne inne sposoby. Właściwie wszystko, co się sprawdza, jest dobre, żeby zapomnieć o książce. No i kiedy do niej wracam, to jeżeli czuję, że dalej piszę to, co bym chciał, żeby się wydarzyło, to jest źle. Jeżeli zaczynam pisać to, co bohaterowie chcą, żeby się wydarzyło, to jest okej. To już wiem, że wtedy jestem na bezpiecznym gruncie, mimo że towarzyszy temu poczucie absolutnego przerażenia, bo nie masz pojęcia, jak się książka skończy, jeżeli oddasz lejce bohaterom. Może tak być, że w ogóle się nie skończy. Aha, coś jeszcze. Nie coś ma doszło. Pojęcia, jak się książka skończy. No oczywiście, no przecież nie po to piszę, żeby... Słuchaj, Wiesław Myśliwski mówi, że pisze książkę po to, żeby się dowiedzieć, o czym jest. O, fajne. I to jest taka uniwersalna prawda, która sprawdza się i w przypadku tych literatów tworzących powieści takie wiekopomne i twórców literatury gatunkowej, taki jak ja. No bo są po prostu pewne zasady, którymi wszyscy się kierują. Odbierzmy telefon. Okej, okay. Odbierzmy telefon. 22 486 65 56. Kto jest z nami? Witam, Tomek. Cześć. Panowie, krótka piłka. Doszliśmy do wniosku, że pan Remek zapierdala. Tak. Tak, to już... To jest akurat bezsporne. A jakbyś zobaczył, jak on w biegu dala. Zrobi robotę. Tak. I teraz, panowie, jest jedno pytanie do pana Remka. Niech pan sobie wyobrazi, że jestem synem króla nafty, mam milion miliardów i daję panu taką propozycję. Będzie pan reżyserem w filmie w Sadze o Jakubie Wędrowiczu Andrzeja Pilipiuka. Czy bym się zgodził? Tak. I co by, ma pan możliwość wdrożenia kilku swoich ciekawych poprawek do tego projektu? No nie, to by było trudne, bo w ogóle reżyseria to jest dla mnie pewna enigma. Chociaż od pewnego czasu trochę się zastanawiam, czy się na to kiedyś nie porwać w jakiejś takiej bardzo długiej perspektywie. Fajna sprawa. Bo przyglądam się temu, jak... Przyglądasz się temu, jak są ekranizowane twoje książki? Tak, tak, tak. No ciekawi mnie, jak to wygląda od kuchni, jak to wygląda warsztatowo, bo w ogóle no, ja jestem nałogowym pożeraczem seriali. I zawsze zwracam uwagę na to, jak kamera pracuje. Tak, to tak. I też mam pijoła na punkcie zdjęć. No właśnie. Ja na przykład teraz oglądam Better Call Saul, ostatni sezon, i od jakichś 3 odcinków w ogóle nie mogę się skupić, bo jest reżyseria tak świetnie robiona, najpierw przez Ray Seahorn, a teraz przez... O Jezu, nie przypomnę sobie nazwiska w ostatnim odcinku. Ale jest to po prostu taka jakość, którą można jeść łyżkami. Tak. I nie mogę w ogóle skupić się na fabule. Jestem tak zafiksowany na zdjęciach, że absolutnie mi umyka to, co się dzieje w tym serialu, mimo że jest diabelnie wciągający. Także, no nie wiem, Stephen King kiedyś robił, przymierzał się do reżyserii, przymierzał, aż w końcu nakręcił film.
który się nazywał Maximum Overdrive. I był to tak beznadziejnie wyreżyserowany film, że wstydzi się tego do dzisiaj. Ja no, autentycznie... Ale umówmy się, że zdecydowana większość adaptacji wszystkich rzeczy, które napisał Stephen King, są jest generalnie słabych. No, jest bardzo wiele słabych rzeczy. No tak, różnie bywa. No, Lśnienie to jest taki właśnie przykład najbardziej może wymowny, bo King rzeczywiście nienawidzi tego filmu. Zresztą przez kilkadziesiąt lat miał prawny obowiązek nie wypowiadania się na ten temat. No ale jak już to, ta klauzula wygasła, to już wszyscy poznaliśmy jego zdanie. No uważa, że został wypatroszony i w ogóle ta cała głębia książki została absolutnie spłycona. I wydaje mi się, że coś w tym jest, chociaż no Kubrick jest oczywiście wielkim reżyserem, ale sam fakt, że ten film kończy się taką sceną, kiedy Jack Torrance jest zamarznięty i cały hotel zamarza, a w książce ten hotel płonie, no to właśnie pokazuje mniej więcej, jaka to była dynamika słowo-obraz. No nie podjąłby się pan. Nie, absolutnie, na razie nie. Kiedyś może. Coś tam w głowie zaiskrzyło. Chyba tutaj jest, ja mam taki mały podtekst z tego, tak mi się pojawił w głowie. Czy to przypadkiem nie dlatego, że nie jesteś do końca zadowolony z tego, jak zostały zekranizowane twoje książki? No to żaden pisarz w 100% nie jest zadowolony, dlatego że to, co... Zresztą myślę, że nawet nie tylko pisarz, ale i czytelnik. Bo inaczej to sobie wyobrażałeś. No właśnie. Raczej sobie wyobrażałeś te postacie. Tak, i prawda jest taka, że najlepsza ekipa filmowa i najlepsza obsada pracuje w naszej głowie. Okay. No nie ma tak dobrych zdjęć, jak w naszej głowie. Innymi słowy, nie wyobrażałeś sobie akurat Cieleckiej czy powiedzmy Więckiewicza? No nie, trudno powiedzieć, żebym sobie w ogóle kogokolwiek wyobrażał, bo to jest trochę tak, że no to się wiąże z tym, że ja oddaję bohaterom lejce opowieści. A robię to dlatego, że oni są dla mnie realnymi osobami. Mhm. Ale dzisiaj jak piszesz, przepraszam, dzisiaj jak piszesz o Chyłce, to już masz w głowie Cielecką? Nie mam. Udaje ci się to oddzielić? Udaje mi się oddzielić. Trochę się obawiałem tego, czy to rzeczywiście powiedzie, bo jednak Magda potrafi wejść w głowę człowieka i zostawić jakieś powidoki. Natomiast okazało się to łatwiejsze niż sądziłem. Mhm. I rzeczywiście miałem taką realną obawę przy tym serialu, przed rozpoczęciem pisania kolejnego tomu po pierwszym sezonie. Bałem się, że będę słyszeć jej głos, że będę widzieć Filipa jako Zordona i tak dalej. Natomiast no, zawsze też miałem takie przekonanie, że ci moi bohaterowie są dla mnie równie realni jak osoby, które znam. Więc trudno byłoby, no nie wiem, jakiemuś twojemu znajomemu nałożyć w twojej wyobraźni czyjąś inną maskę. No i mniej więcej na takiej samej zasadzie to działa w przypadku moich bohaterów. Ale widzę, że jednak... Odpowiedziałeś, ale nie pociągnąłeś wątku. Nie do końca jesteś zadowolony z tych adaptacji. Nie, no jako adaptacje są super, ale możemy porozmawiać o szczegółach, bo oczywiście to nie jest ale tak, ale zrobiłbyś to lepiej. Nie, ja, przynajmniej ci się wydaje, że może mógłbyś to zrobić lepiej. Absolutnie, ja bym to zrobił 10 razy gorzej. No. To nie ma o czym mówić. No. Za kamerą mam Łukasza Palkowskiego i w przypadku Chyłki i Behawiorysty. I teraz kręcimy Wotum Nieufności też z nim. I to jest gwarancja po prostu takiej roboty, powiedziałbym, na światowym poziomie. Zresztą jeżeli widziałeś któryś odcinek, no to myślę, że tę jakość... za kamerą widać, także absolutnie. Ale chciałbym ciebie zapytać, a jakie ty masz prawo głosu? No bo to, że sprzedałeś prawa do ekranizacji własnych książek, to jest jedno i to jest oczywista sprawa, ale często w tym momencie kończy się prawo autora do ingerencji w film, no bo myślę, że producent jakiegokolwiek filmu i reżyser, i scenarzysta najbardziej nie chcieliby mieć do czynienia właśnie z jakimś sfochowanym autorem książki, któremu się wydaje, że wie lepiej, prawda? No pewnie, no. Pewnie. Więc jaki jest twój wpływ na co ty możesz sobie pozwolić, na co tobie pozwalają? Czy jak dzwonisz do Łukasza Palkowskiego, to jest tak, halo, tracę cię, nie mam zasięgu, cześć. No jeżeli odbierze w ogóle, to tak. Nie odbiera. No nie, z Łukaszem akurat to jest świetna współpraca, bo znamy się już od 2016 roku, więc to już jest kawał czasu. Jeżeli nawet nie wcześniej, bo jeszcze poznaliśmy się, zanim zaczął kręcić moje seriale.
Więc to jest fajne. Poza tym rozumiemy się na takim kreatywnym poziomie i tego, jak te seriale mniej więcej powinny wyglądać. On rozumie to, co pisze i dlaczego pisze. Ja wiem mniej więcej, jakich zmian będzie dokonywał i dlaczego, więc ta współpraca dobrze się układa. Natomiast jest tak, jak mówisz, jak najbardziej, że każdy producent chciałby mieć tego autora jak najmniej. Mhm. Więc najzacieklejsze dyskusje w trakcie negocjacji nad umowami ekranizacyjnymi to jest właśnie to o rolę autora. I ja mam różnie skonstruowane te umowy z racji tego, że i współpracuję z Playerem i teraz z Polsatem i z Netflixem i z innymi platformami, które jeszcze nie ogłosiliśmy, więc nic nie można na ten temat mówić. I te umowy są różnie skonstruowane. Ja generalnie, nawet jeżeli mam zapisane, że jestem jakimś tam konsultantem, z którym trzeba coś skonsultować od czasu do czasu, chociaż żeby wypełnić to zobowiązanie umowne, no to i tak staram się, krótko mówiąc, nie wpierdalać w to, w czym się nie znam po prostu, a na robieniu akurat tej formy opowiadania historii się nie znam. Nałogowo pochłaniam seriale i chodzę do kina, ale to nie wystarcza do tego, żebym miał jakieś przekonanie, że mogę ingerować w ten proces twórczy tego, co jest na obrazie. Czy nawet jeśli chodzi o scenariusze, bo to też nie jest moja działka. Ale wpadasz na plan filmowy? Lubisz zobaczyć, jak to się... To jest generalnie nudne i nużące, bo czasami, wiesz, jedna scena potrafi być kręcona kilka godzin. Każdemu się wydaje, że filmy to są takie dynamiczne, a to nic z tych rzeczy. To prawda. Oczywiście lubię wpaść na plan trochę, żeby pogadać z aktorami, trochę, żeby zobaczyć jakąś scenę na żywo, ale jest absolutnie, masz 100% racji, że to jest cholernie nudne. To jest tak, że jak przychodzisz na plan, to ja lubię tak wpaść na godzinę, pół godziny i dobra, jest. Bawcie się dalej, a mnie już tu nie ma. Tak. I rzeczywiście... Jak to mówią sami aktorzy, granie w filmach to jest sztuka czekania. Czekania na swój moment, kiedy zaczną kręcić tych kilka minut. Słuchaj, odbierzmy, chyba niestety nam się rozłączył ten słuchacz, a szkoda, bo zaczął fajny... Mamy twój telefon. To ja myślę, że to był dobry telefon, bo nas tak fajnie podryfowaliśmy w kierunku tej reżyserii filmu. Chcesz mi puścić oko teraz? Tak, teraz. Dobra. Tak? Dajemy? Dajemy, dobra. To ty ją sobie tam podpiszesz. Czy my wiemy, Maciek, jak miał na imię nasz słuchacz? Znajdziemy jego imię, także na razie tylko podpisz. Odbierzemy kolejny telefon, bo mamy? Odbieramy. Dobra, odbieramy. Halo, słuchamy, kto jest z nami? Cześć, z tej strony Mikołaj z Rawicza. Cześć Mikołaj. Cześć, ja mam Mikołaj. Takie pytanko do Remigiusza. Do pana Remigiusza. Nie, spokojnie. Czy w tak krótkim czasie, pisząc tak dużo książek, nie czuję takiego wycieńczenia jakby umysłowego? Czy po prostu nie jest to dla niego męczące, tak? No tak, to jest bardzo dobre pytanie i rzeczywiście jest tak, że na koniec dnia czuję się absolutnie wypruty. Jeżeli mam inne odczucia, a dzień się kończy i siadam do czytania książki i czuję, że jestem wypoczęty i intelektualnie świeży, no to mam takie podejrzenia, że coś mi chyba dzisiaj nie wyszło. Ty jesteś taki stachanowiec. Czy pracujesz codziennie? Codziennie, ale... Codziennie bez przerw? No nie, z przerwami. Z przerwami w trakcie dnia. Ja rozumiem, ja wiem, ale codziennie. Codziennie. Sobota, niedziela? Nie robię sobie weekendu. I nie robisz sobie weekendów wolnych? No pewnie, że nie. A znasz pisarza, który robi wolny weekend? Posłuchaj, niewielu znam pisarzy. mogę ci w ciemno powiedzieć, że żaden nie robi. Dla nas w ogóle dni tygodnia to tak trochę się zacierają. Okej, to sprawdzimy nawet, teraz tą twoją wiarygodność. Nawet właśnie. Powiem ci, że z tych pisarzy, których znam, to nawet wolą pracować w weekendy, bo wtedy mają mniej tych rzeczy, które ich rozpraszają. Ale czy to dla ciebie jest... praca w znaczeniu taka, wiesz, tyrka, że trochę traktujesz to rano się budzisz, bo piszesz rano. Ja to kiedyś tam gdzieś sobie posłuchałem, że rano piszesz, po południu biegasz, tak? Tak to jest? Tak, no i później jeszcze piszę wieczory. Jeszcze piszesz potem wieczorem. No, a nie, no jasne, bo dlaczego? No, zostało mi trochę dnia, to machnę jeszcze 10 stron. No. Dzisiaj po programie też wracasz do domu jeszcze. A dzisiaj nie, pisałeś? Dzisiaj nie. Dzisiaj nie pisałeś? Dzisiaj nie, bo akurat skończyłem redakcję książki. Stary, to ty jesteś leń. No trochę tak, trochę czuję się dzisiaj niespełniony rzeczywiście. A właśnie, ale masz takie poczucie winy, że dzisiaj nie popisałeś? Dzisiaj akurat nie, no bo... Mam czas zagospodarowany inaczej, a poza tym, gdybym był w środku jakiejś książki teraz i zrobiłbym sobie dzień wolnego, no to byłoby bardzo nieprzyjemne, bo to jest takie wybicie z rytmu. Dzień to jeszcze jest, powiedzmy, pół biedy,
ale już tak 2-3 dni to już się robi niebezpieczne dla książki, bo już trochę się zaczynasz odklejać od niej. Okej. I już później potrzebujesz czasu, żeby na nowo w nią wejść. Także staram się w ogóle sobie nie robić takich przerw. Natomiast teraz akurat mi się tak dobrze złożyło, że skończyłem redakcję innej książki. No i nie mogę zacząć kolejnej, bo to by było trochę tak jak stawianie jednego kroku i nie postawienie drugiego. Więc jutro od rana zaczynam. Nową książkę? Tak. Naprawdę? Naprawdę. Masz już pomysł? No mam. No. Nie. Tak bez pomysłu napisać? W sumie byle napisać. Przyszła ten facet, już mi ją wysłał, całą, co ją napisał. Nie, nie, ale dobra, a to teraz opowiedz mi o takiej, bo to jest bardzo interesujące. Jak wygląda dzień Remigiusza Mroza? Tak od wstania. No nie musimy wdrażać się w szczegóły jakieś takie, wiesz, ale godzinowo, no. Bo no, ja to... rozumiem, że to u ciebie jest, wiesz, biegasz tak samo. Mhm. Ja też biegam i też jestem uzależniony czasem od tego treningu. Jak nie zrobię, to się źle czuję. Podejrzewam, że masz tak samo. Tak, i to jest bardzo analogiczna sytuacja właśnie do pisania. Dla mnie w ogóle pisanie i bieganie jest bardzo zbliżone do siebie pod tym względem takich odczuć i wyzwalania w sobie czegoś. No, w przypadku biegania to są endorfiny, w przypadku pisania to jest chyba nienazwane, ale jest to jakaś taka radość kreatywności, radość tworzenia. Występuje tu dużo analogii. No i właśnie, niektórzy się dziwią, że to po co tyle pisać, jak na koniec dnia jesteś kompletnie zmachany i nie masz już siły na nic. No ale to równie dobrze można zapytać, to po co wychodzisz na bieg? Przecież wrócisz zmęczony. No ale właśnie w tym tkwi całe piękno tego biegu, że później będziesz padał na pysk. A ty masz to tak usystematyzowane, zdaje się, że, przepraszam, może się mylę, że każdego dnia o tej samej porze siadasz do pisania. Tak, tak, mniej więcej. Zresztą ta systematyczność jest konieczna w przypadku i moim, i każdego innego pisarza. No po prostu to jest warunek napisania książki, systematyczność. To nie może się odbywać zrywami. I szczerze mówiąc, nie znam nikogo z autorów, czy to polskich, czy zagranicznych, którzy piszą w takich zrywach. Ja wiem, że to jest taka romantyczna wizja, że pisarz siedzi i nagle jakaś muza nadchodzi, przylatuje na kreatywnych skrzydłach twórczości i porywa go w swoje szpony i wynosi do świata literatury. No ale tak się nie da pisać. Musisz po prostu codziennie rano wstać, zacząć pisać i odbębnić swoją liczbę stron, którą sobie zakładasz i robić to codziennie, bo inaczej nie skończysz książki. No więc ja o tym swoim dniu to już, wiesz, opowiadam od 2013 roku, może, ale to tak właśnie skrótowo. Tak skrótowo, skrótowo bardzo. Tak, ci, którzy już to znają, to zasłonią uszy. Tak. Więc zaczynam... Powiedz w dwóch zdaniach. No, w dwóch zdaniach. No, mniej więcej od 9 siadam do przejrzenia newsów, bo to też jest coś, od czego potrzebuję zacząć dzień. Na tym mi schodzi jakaś godzina. No i tak naprawdę między 10 a 11 jestem już tak przygotowany do pisania i piszę do 14 lub do 15, różnie bywa. Później szybki bieg, wracam, jem coś, oglądam. No i wieczorem siadam z powrotem do pisania. To tu już godziny różnie wypadają. Kiedyś miałem to tak ustawione, że pisałem od 18 do 23, ale teraz już się trochę zestarzałem i już mi się tak nie chce dużo pisać. I trochę wcześniej kończę, albo później zaczynam. Albo bywają takie dni, że rzeczywiście już jestem tak zmęczony, że sobie odpuszczam tę drugą turę. A to masz jakieś takie pisarskie fetysze? No to jest właśnie ten fetysz. No. To jest właśnie ten fetysz, ta systematyczność. Ale no dobrze, ale czy piszesz na... Ja na przykład muszę wszystko pisać ręcznie. No nie piszę książek, ale na przykład przygotowując się do ciebie, no to udowodnię. No to jest, u mnie to jest, co prawda urządzenie jest elektroniczne, ale ja piszę odręcznie, bo gdybym miał napisać coś na klawiaturze komputera, to nie dałbym rady. Mój mózg nie pracuje. Tak zawsze. Od 30 lat tak się przygotowuję do swoich jakichś tam wydarzeń. Muszę pisać odręcznie. A ty masz... Ty piszesz na komputerze czy na maszynie do pisania? Ja piszę tylko na komputerze, tak. Okej. I to jest jakiś komputer. No właśnie, zapytam cię o te fetysze pisarskie. Czym jest coś takiego, co cię, wiesz, co musi być, żeby to pisanie lepiej szło? No ja piszę na MacBooku Pro nowym, bo wreszcie wróci do dobrej klawiatury. Więc fetysz jest taki, że klawiatura musi być dobra. Nie może być zbyt niski skok. Muszę czuć, że piszę. Okej. Na przykład te klawisze, które tutaj masz, byłyby chyba dla mnie trochę za niskie. O nie, 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 fatalne. Rady, nie. Nie, muszę czuć pod palcami te klawisze rzeczywiście. Może to wynika z jakiegoś takiego przekonania, że trzeba mieć tę maszynę do pisania, a jednak ona była
tak skonstruowana, a nie inaczej. Trzeba czuć te litery pod palcami. Okay. Muzyka gra, mi się dobrze. Nie, przy muzyce niestety nie umiem pisać. Są tacy pisarze, którzy rzeczywiście tworzą przy muzyce. Ja im bardzo zazdroszczę. No, bo jestem melomanem i bez muzyki nie potrafię żyć, więc zaczynam. No właśnie, od tego zaczynam każdy dzień. Od słuchania muzyki. Muszę coś włączyć, bo inaczej się nie rozbudzę. No ale niestety nie umiem przy tym pisać. Chyba że to jest jakiś utwór instrumentalny, to jeszcze jestem w stanie. Czasem, jeżeli jakiś kawałek akurat leci w książce, to też sobie go włączam, żeby mniej więcej nadać jakiś klimat tej scenie. To tak bywa. Przy redagowaniu próbowałem trochę słuchać muzyki, ale też mi się słowa gubią gdzieś. Także cisza musi być absolutna. Ty dużo piszesz na, no nazwijmy to, na brudno? Czy to wszystko to, co ci wychodzi spod palca? No ja rozumiem, że gdzieś tam czasami, jak mówisz, ta książka tak meandruje, że jest nagle do wyrzucenia 200 stron, ale czy to, co piszesz, to jest zazwyczaj już to, co potem dostajemy w druku? Nigdy. Naprawdę? Naprawdę, no. Nie ma takiego pisarza, który pisze na czysto. Mhm. Znaczy jest jeden, który twierdzi, że tak robi, to jest Lee Child. Nie wiem, czy znasz jego książki. Nie. Seria o Jacku Richerze. Teraz całkiem fajny serial na Amazon Prime był. Tak. I on utrzymuje od wielu, wielu lat, że pisze na czysto. Mhm. Nie redaguje w ogóle książek. Ale mu nie wierzysz. Nie, mi się to wydaje absolutnie niemożliwe. Zawsze musi być jakaś redakcja. Czasem bywa tak, że przepisujemy po prostu książki, bo to wymaga tyle zmian, że trudno to nazwać redakcją. I oczywiście, tak jak mówiłem na początku, im dalej w las, tym trochę mniej masz później tej roboty przykrej, bo redagowanie to jest przykra robota, bo przede wszystkim musisz siebie przeczytać i to musisz przeczytać pod tym względem i fabularnym, i konstrukcji bohaterów, no i pod względem językowym, czyli musisz zobaczyć, czy to słowo pasuje do tego słowa, czy te frazy się dobrze ze sobą spinają, czy to zdanie na pewno dobrze brzmi w zestawieniu z tym, które jest niżej, albo gdzieś tam indziej. No, to już jest taka robota, mhm. Nic przyjemnego, ja tego nienawidzę, także w trakcie pisania trudno mnie gdziekolwiek... Zwłaszcza poprawiać po kimś. No tak. To jest najgorsze. Jak mi jeden z tych ghostwriterów, a jest jeden taki, że po prostu takie gnioty mi przysyła. Mamy go! Słuchaj, a takie zdania... Czekaj, to jest z tej książki. No. Seweryn, proszę cię, ja nie piję kawy, żeby się obudzić. Ja się budzę, żeby ją wypić. Albo, pierwsze zdanie z książki, nigdy nie jest za wcześnie, by zmieniać przeszłość, ani za późno, by zmienić przyszłość. To są takie zdania, które sobie gdzieś tam zapisujesz, kolekcjonujesz, takie, wiesz, taka wrzuteczka, bo to takie złote myśli, takie perełeczki. No tak, różnie bywa. Czasem to przychodzi samo w trakcie pisania i to jest sytuacja idealna, a czasem po prostu wpada do głowy w jakimkolwiek innym momencie. I zazwyczaj jestem w stanie sobie mniej więcej przypomnieć, w trakcie pisania przynajmniej, wszystkie te rzeczy, które wpadły mi do głowy. To znaczy, ja w ogóle staram się mało notować, no bo wychodzę z takiego założenia, że nasza pamięć to jest takie najlepsze sito dla słabych pomysłów. Jeżeli coś zapomnisz, to prawdopodobnie to nie było na tyle dobre, żebyś o tym pamiętał. Oczywiście to nie zawsze się sprawdza, ale to jest, myślę, taki zdrowy punkt wyjściowy. Natomiast czasem jakieś rzeczy sobie zapisuję, i wtedy wiem, który bohater to powie. Tak jak było w przypadku tej kawy, to też wpadło mi do głowy gdzieś z pół roku przed napisaniem tej książki. Może i wiedziałem, że to jest tekst burzy, bo to tak się nazywa bohaterka. I wiedziałem, że musi to powiedzieć w tej książce. Nie musiałem tego nigdzie zapisywać, bo wiedziałem, że wyjdzie samo. Inne rzeczy rzeczywiście zapisuję, bo obawiam się z jakiegoś powodu, już na przykład, nie wiem, jest druga w nocy, albo obudziłem się i nagle coś mi wpadło do głowy, no to staram się zapisać, nauczony doświadczeniem, że takie rzeczy potrafią przepaść. Ale tak naprawdę wszystko zależy od książki, wszystko zależy od bohaterów. W przypadku Chyłki mam tak, że jej teksty układają mi się zazwyczaj pomiędzy jednym a drugim tomem. I później jak siadam do pisania, to wiesz, ja nie do końca w ogóle rozumiem sam ten proces, jak to się dzieje, ale jest tak, że te elementy później same się dopasowują do książki. To znaczy te rzeczy, które wpadły mi do głowy, jakoś w jakiś dziwny sposób znajdują się w tej książce. Jak czasem sobie patrzę na moje notatki,
I tam są wypisane jakieś przypadkowe dialogi, albo jakieś myśli, albo jakieś tam pojedyncze zdania. I przeglądam to sobie przed rozpoczęciem książki, to myślę sobie, nie, no to w ogóle to jest wszystko do wyrzucenia. To jak ja mam to wrzucić do książki, jak to mi nigdzie nie podpasuje. I później, po zakończeniu pisania książki, jak wracam do tego, to widzę, że to wszystko prawie poleciało do środka. I to jest dla mnie jedna z rzeczy niezrozumiałych przy pisaniu, ale takich rzeczy jest sporo. Wykorzystam to przeciwko tobie. Groch z kapustą. Wszystko o wszystkim i o niczym. Odbierzmy telefon, bo jest dobra. Ktoś z nami. Halo? Halo, halo. Cześć, Smoku. Cześć. Cześć, Remigiusz. Cześć. Mam taką serię pytań, może takich krótkich wrzutek typu prawda, fałsz do Remigiusza. Dobrze. No to może pierwsze. W Polsce łatwiej zostać wybitnym wielkim pisarzem czy doktorem prawa? No doktorem prawa na pewno nie jest trudno zostać, bo wystarczy po prostu pójść tą drogą utartą, napisać pracę doktorską, później ją obronić. To właściwie tyle. No, to nie jest przesadnie skomplikowane. Tematy różne są na wyciągnięcie ręki. Także nie wymaga to jakiegoś kolosalnego wysiłku, moim zdaniem. Natomiast wybitnym pisarzem, no to w Polsce nie da się zostać. Znaczy, może się da, ale trzeba mieć 90 na karku i być myśliwskim. A to teraz to taka skromność cię przebija, nie zabrzmiało to szczerze, powiem ci szczerze. Ja ci powiem szczerze, że nie zabrzmiało to szczerze. Ale co? No nie, no wiesz, no facet, który przebija Sienkiewicza na liście najchętniej czytanych autorów w Polsce, polski najchętniej czytany Polak przez Polaków, no, ale to znaczy, że nie może mieć o sobie takiego złego zdania, jak mówi, że ma o sobie złe zdanie. Ale nie, no to przecież nie znaczy, że ja... Że jesteś wybitny. Że ja mogę się uważać za wybitnego. Dobra, to zaraz pociągniemy ten wątek, bo mnie bardzo interesuje, kiedy tak trafiasz na jeden bankiet, na przykład, nie wiem, z Olgą Tokarczuk, nie? No, ale poczekaj, no najpierw to dobrze. Najpierw ten prawda fałsz, pobawmy się. Dalej. Słucham chyba każdej odmiany metalu. To już się rozumiemy. To jakie będzie pytanie? No to jest czy prawda, czy fałsz? Prawda? Aha, czy to jest prawda? No to jest... powiedzmy, że fałsz, bo no nie każdej. Doom metal? No doom metal właśnie mało. To byłby jeden z tych, który by wpadł. Ja już rozumiem, dlaczego nie możesz pisać do muzyki. Chociaż... Chociaż no doomu też zdarza mi się jakieś... Serio? Jakieś Paradise Lost posłuchać. Mhm. Okej, okay, to tu nie pogadamy. No to trudno. No nie, to nie. To nie moje rejony. Dawaj dalej. Jedziemy z następnym. No to dalej. Gdybym miał do końca życia jeść jedną potrawę, byłoby to sushi. W pewnym momencie była to prawda, no bo w sushi można zagospodarować naprawdę tak dużo składników, że to myślę, że się by nie znudziło. Możemy uznać, że tak. Okej. Przynajmniej raz w miesiącu oglądam Star Treka. To jest absolutnie prawda. Ja jestem wielkim fanatykiem Star Treka, szczególnie TNG. I rzeczywiście jest tak, że no może nie raz w miesiącu, ale raz na 2-3 miesiące. Myślę, że przynajmniej jeden odcinek tak, zdarza mi się obejrzeć. Dobra. Zawsze trzymam się wyznaczonych terminów, z góry wyznaczonych. Terminów? No jeżeli już jakiś termin mam wyznaczony, to rzeczywiście się go trzymam. Aczkolwiek ja mam to szczęście, że w ogóle te takie działanie pod jakiś termin i z deadline'em jest mi absolutnie obce, bo ani ja sobie ich nie wyznaczam, ani mój wydawca szczęśliwie wie, żeby tego nie robić. Bo gdyby mi powiedział, że mam jakiś deadline, no to bym powiedział, to ja nie piszę. Skoro jest deadline, to ja dziękuję. A czy to prawda, że kiedyś na 2 tygodnie zamknąłeś się w domu i nie robiłeś nic, tylko czytałeś książki? Tak, to jest absolutnie prawda. To było jakoś na etapie liceum. I było tak, że po prostu komputer mi się zepsuł, więc zaniosłem go do naprawy. Monitor chyba padł. Zaniosłem go do naprawy i gość w serwisie powiedział mi, że jakiegoś tam czegoś brakuje i dopiero za 2 tygodnie będzie ta część, więc no niestety trzeba poczekać. Więc w pierwszej chwili opadło mnie absolutne przerażenie i pomyślałem sobie, co ja będę robić przez 2 tygodnie.
No i jak wróciłem do domu, to stanąłem przed biblioteczką, taką dosyć dużą. Mieliśmy w domu rodzinnym. Wybrałem jakąś książkę i tak się zaczęło. Tak się zaczęły moje 2 tygodnie autentycznie czytania i nie robienia niczego innego. I pamiętam, że to było tak, że dzwonili do mnie znajomi i mówili: Remo, chodź na piwo. Ja mówię: sorry, nie mogę. A jak nie możesz? Ty? Na piwo nie pójdziesz? Co ty pierdolisz? Chodź. Ja mówię: nie, sorry, ale naprawdę, wiecie co, nie mogę teraz, a co robisz? Książkę czytam. Co? I tak było. I 2 tygodnie autentycznie upłynęły i przeczytałem wtedy 14 książek. Wszystkie te 14 książek mam do dzisiaj. To masz dobre tempo, Skuba. No jak nic nie robiłem szybko oprócz czytania, szybko czyta. No. To nie było tak trudno. I pamiętam, że codziennie rano wychodziłem do Empiku przy Krakowskiej w Opolu, żeby kupić sobie nową książkę. No i czytałem ją i do końca dnia już była załatwiona i następnego dnia szedłem po kolejną. Kryminały, super wakacje. Głównie to były... Niech zgadnę, Ionesbo. Nie, Ionesbo tam jeszcze chyba wtedy Ionesbo nie było przeczytałem wcześniej. No wiesz, są tacy na czacie też, którzy uważają, że Forst to nikt inny, tylko Harry Hule. No. Harry Hule, no tak, spotykałem się z takimi opiniami rzeczywiście, że są pewne punkty styczne. No jeżeli chodzi o to, co w życiu przeżyli, to rzeczywiście mogliby sobie podać rękę. Mhm. Lubisz Nesbo? Lubię, chciałbyś być, lubię. Chciałbyś pisać takie książki jak Nesbo? No nie, bo wtedy musiałbym się nazywać Ionesbo. Ale czy... Przepraszam, odwrócę pytanie. Zaraz ci dam dokończyć jeszcze, pozwól. Jasne. Czytając jakąś książkę, że masz takie poczucie, to jest dobre, to bym chciał napisać. O, pewnie. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie ci się mogą przytrafić jako pisarzowi, jak masz taką książkę i myślisz sobie, Jezu, jakie to jest dobre, jaka tu jest fraza, jaka tu jest fabuła, jacy są bohaterowie. I to cię napędza do działania. To jest taki bardzo mocny motywator. No niestety rzadko to występuje, bo nie ma tak wiele dobrych książek gatunkowych na rynku, przynajmniej ale tych mam nowych, podejrzenie, które że to wychodzą. Było przy Nesbo. Przy Nesbo też myślę, że tak było. Może nie przy pierwszym tomie, może gdzieś Czerwone gardło. Miałem takie przemyślenie, albo te któreś kolejne, że rzeczywiście myślałem sobie, że ten facet naprawdę i tak podprowadza cię i tak cię myli. I czy tak, to Czerwone gardło, w Czerwonym gardle było jabłko Leopolda, to tam? To było to? Nie wiem, czy to nie było później. No nie, bo on też tego sporo napisał. Tak. Jakby... Ja mam takie też... Ale na przykład to uczucie, o którym mówisz, to miałem dosyć niedawno przy okazji Blake'a Croucha. I zarówno jeśli chodzi o rekursję, jak i o mroczną materię. No to były książki po prostu, które chciałbym autentycznie napisać. To było coś, co zmiotło mnie z planszy kompletnie. Mimo że też no, nie wszystko mu wychodzi, w ogóle nie wszystko niestety jest tłumaczone na nasz język. Ale te dwie książki naprawdę były super. I tak ostatnio miałem w przypadku Andy'ego Weira, jeśli chodzi o projekt Hail Mary. Okej. Okay. Dam dokończyć naszemu słuchaczowi, któremu na pewno należy się... Myślę, że tak. Myślę, że się... Prawda? Tak jest, ty tak to jest. Powiedziałeś, dobrze. A ty dokończ jeszcze, dawaj. Ale najpierw jeszcze musisz imię podać, bo żeby tak nie pisał anonimowo. Christian. Dobra. Podczas redagowania swoich książek zdarza mi się po kilka godzin siedzieć nad jednym zdaniem i kółko je redagować właśnie. O Jezu, tak niestety jest. To jest najgorsze, co może się przytrafić. Niestety się przytrafia. Nawet bywają takie sytuacje, że tak się zafiksuję na jakimś zdaniu i mimo że już pójdę dalej w tej redakcji, to cały czas gdzieś to z tyłu głowy mam i nie daje mi to spokoju. I czasem potrafię po tygodniu do tego wrócić i wreszcie wpaść na to, jak to zdanie powinno wyglądać i brzmieć. No czasem to już dochodzi do takiego absurdu, że rzeczywiście spędza się nad tym parę godzin. Oczywiście są przerywniki, bo w takiej sytuacji pisarz robi wszystko, żeby nie redagować, więc zajmuje się tym, czym nie powinien. No i pamiętam nawet, że była taka sytuacja już kompletnie ekstremalna, że pracowałem nad jednym zdaniem, dopóki nie zadzwonił do mnie mój redaktor. I powiedział: słuchaj, a ty już książkę przypadkiem nie miałeś przysłać, już tak długo redagujesz. Ja sobie wtedy pomyślałem: o kurwa, ja tu na jednym zdaniu siedzę.
Profesor Koziołek by się z tobą nie zgodził, że znowu go zacytuję. Mogę? No, profesor Koziołek, jego nigdy czytelnicy... się ze mną nikt nie zgodził. Waszej. Jego czytelnicy nie oczekują wycyzelowanych zdań jak u Raymonda Chandlera. Szukają prostych historii. Tak, a i tu powiem ci, że takie rzeczy to już mnie autentycznie wkurwiają. Okej. Okay. Bo jednak ci nastąpił na odcisk, dobrze? No nie mnie, znaczy w pewnym sensie mnie, bo jedną rzeczą jest krytykować mnie jako autora za to, że jemu się nie podoba to, co pisze. I okej, niech powie, że tworzę proste zdania i tak dalej, niech ocenia, ale dlaczego ocenia czytelników? Skąd on wie, czego czytelnicy oczekują? No, dla mnie to już jest pewien rodzaj bezczelności i już trochę wykraczanie poza to, co krytyk literacki powinien robić. Niech się skupi na konkretnej książce albo na autorze. Dobrze. No dawaj, jeszcze rzuć jedną prawdę czy fałsz i spróbujemy odebrać kolejny telefon, ale też pozostań na linii, bo chcemy wziąć twoje namiary, dobrze? W porządku. Także ostatnie pytanko. W przyszłości zredaguję albo może napiszę od nowa te książki, których jeszcze nie wydałem. Prawda, 15. prawda. No. Mam taki bardzo ambitny plan. Ale tak jak mówiłem, to niestety przypominacie już prawdziwą robotę. Nie ma w tym nic przyjemności. Chociaż czasem może jest jakiś pierwiastek przyjemności, jak uda się poprawić coś, co było naprawdę złe. I robi się takie, że można, że da się to czytać. No już tak trochę zacząłem robić nawet, bo w przypadku Lotu 202 to właśnie była książka, którą napisałem chyba 2 czy 3 lata wcześniej, która odleżała swoje w szufladzie. No i zabrałem się do redagowania. Ja jej otworzyłem normalnie, tak jak to się robi, plik w Pages i zacząłem powoli sobie redagować. I w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja już nie redaguję, tylko przepisuję książkę. Więc w ogóle zamknąłem ten plik, otworzyłem nowy. Z lewej miałem tekst, który napisałem wcześniej, z prawej czystą kartkę, no i zacząłem to przepisywać na nowo. Bardzo się zmieniła ta historia? Od cholery roboty. Tak? Sam trzon historii się nawet nie zmienił. Mhm. Trochę rzeczy poprawiłem, bo nie było takiego pełnego ciągu przyczynowo-skutkowego między niektórymi zdarzeniami. No ale historie mają też to do siebie, że one dążą do tego, żeby być spójne. Więc wydaje mi się, że zawsze historia trochę cię prowadzi za rękę, trochę ci podaje pomocną dłoń i stara się, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Więc nie było to tak trudne pod względem no, tym samego meritum, natomiast no, był to okropny znój. No, po prostu jak sobie przypominam te miesiące roboty nad tym, to po zakończeniu tego to pomyślałem nigdy więcej. Słuchaj, przepraszam, że czasami nie patrzę ci w oczy, ale czat domaga się tego, żebym czytał czat. No bo bardzo za mało czytam. I na przykład Szymon napisał to a propos naszej rozmowy chyba sprzed kwadransa, a skazany na Shawshank, no oczywiście to była dobra akurat adaptacja, wybitna wręcz. Może nawet najlepsza. Książki, tak, Stephena Kinga, chociaż może najmniej tych jego książek fantastycznych, bo to zupełnie inna historia. Tak, ale w ogóle ekranizacje jego opowiadań właśnie, bo Skazani na Shawshank to było... Tak. To była Rita Hayworth opowiadanie. I rzeczywiście jakimś cudem opowiadania się Kingowe sprawdzają lepiej niż adaptacje. No jeszcze była Misery świetna, no jeszcze była Zielona Mila. Ja akurat nie byłem wielkim fanem, ale to były akurat dobre książki. Ale cała reszta już troszkę słabsza. Joasia pyta na czacie, kogo w takim razie ty widziałbyś w roli Chyłki, gdyby nie grała jej Cielecka? Chyłkę. No, z mojego punktu widzenia to jest tak, że po prostu Chyłka jest czyli Chyłką i ona ma swoją twoi bohaterowie twarz. Nie mają twarz aktorów, innych nawet ludzi amerykańskich. Nie, nawet amerykańskich nie mają. Okay. Natomiast gdyby nie Magda Cielecka, tak naprawdę to Chyłkę zaczęliśmy ekranizować kilka lat wcześniej. Ponieważ serial się skończył, to już chyba mogę to po raz pierwszy powiedzieć, jak to wyglądało. Macie to na wyłączność, żeby dobrze nie było. Więc my to Chyłkę zaczęliśmy robić kilka lat przed tym, jak się ukazała na Playerze. Początkowo w ogóle na innej platformie. I tam byli inni ludzie, inna obsada. My się początkowo przymierzaliśmy do pierwszą aktorką w ogóle, która mogłaby zostać Chyłką, bo pamiętam, że był taki pomysł. To była Małgosia Bela, czyli żona Pawła Pawlikowskiego. Mhm. To był rzeczywiście pierwszy taki typ na Chyłkę. No ale jako, że zabraliśmy, no w tej stacji nic tam, prace nie postępowały naprzód, więc zabraliśmy ten projekt i poszliśmy do TVN-u razem z Wiolą Zaorską.
I tam z kolei był taki wstępny casting, czy jakieś ustalenia, które ostatecznie zakończyły się tym, że wybraliśmy Chyłkę i nie była to Magda Cielecka, bo była to Magda Boczarska. I ona była taką pierwszą pełnoprawną Chyłką, dlatego w jednej z moich książek jest taki żart dotyczący tego. I to nie jest żadne zmyślanie, bo rzeczywiście tak było, że Magda Boczarska została Chyłką i to już było klepnięte. Natomiast w stacji wydarzyły się pewne rzeczy takie na planie innego serialu, że główna bohaterka odeszła. No i oni za tydzień zaczynali zdjęcia i nagle okazało się, że nie ma... I Boczarska czasu. Była im potrzebna. I potrzebowali kogokolwiek. No, więc od razu dzwonili do nas, słuchajcie, zabieramy wam Boczarę i nie ma, że nie. A my byliśmy w takiej sytuacji, że mieliśmy do rozpoczęcia zdjęć 2 tygodnie albo miesiąc, w każdym razie niewiele więcej niż tamten serial. No, ale była taka wersja, słuchajcie, wy na Chyłkę mieliście dużo pomysłów i na pewno sobie poradzicie. Nie za bardzo mogliśmy sobie poradzić, ale w ogóle takim pierwszym typem naszym była Magda Cielecka, ale to był taki typ na zasadzie, a fajnie by było, ale wiadomo, że się nie zgodzi, bo nie gra w serialach, a jak gra, to nie główne role. I właściwie to był taki rzutem na taśmę i takim strzałem trochę bez wielkiej wiary, że to się uda. Ktoś zadzwonił do Magdy Cieleckiej, powiedział jej o co chodzi, i usłyszał, no dobra. No więc wszystkim nam kapcie wtedy pospadały. To ona już czytała tego Mroza pewnie. No wtedy. Może o nim słyszała gdzieś tam, a niekoniecznie dobre rzeczy. Tego nie wiemy, ale już pewnie coś tam wiedziała, że... No coś tam trochę tak, coś tam trochę kojarzyła na pewno. No w każdym razie wszyscy byli zaskoczeni, no bo to był wymarzony casting w ogóle, no to... To udało nam się takie nazwisko znaleźć, które rzeczywiście, no... Było, wydawało się poza zasięgiem, jeśli chodzi o seriale. Odbierzemy telefon kolejny, bo mamy takowy, a potem jeszcze cię troszkę... No, wrócę do tej Olgi Tokarczuk, bo mnie tam... Mam taki, pamiętam. Oczywiście, nie o Oldze trzeba rozmawiać. Jasne. Bardziej o tobie, ale jednak przez jej pryzmat. Słuchamy, kto jest z nami? Halo? Tak, cześć. Z tej strony Andrzej, zawieszony między Krakowem a Warszawą. Miło. Chciałem się tak zapytać, bo tutaj mówisz o tej Oldze Tokarczuk. Może Remigiusza można opisać takimi słowami, nie wiem czy się zgodzisz, że to jest po prostu, jak mówimy już o tym Sienkiewiczu, taki nowy, pierwszorzędny pisarz drugorzędowy. No, okej, okay. Zaraz sobie, czy to jest jakaś teza, czy rozumiem, że ma się do tego Remek odnieść? Nie. Tak mówił Sienkiewicz, że może to nie jest taka literatura super wybitna, ale w tym co robi jest po prostu najlepszy w swoim rodzaju. Aha. No dobra, no to no chciałbym tak. Się na ten, jak ty patrzysz na swoje pisanie? No to jest w ogóle ciekawa paralela z Sienkiewiczem, bo ja na przykład pamiętam taki tekst jednego z bardziej znanych krytyków literackich i krytyków moich, Krzysztofa Wargi, nie wiem czy kojarzysz. No oczywiście, nawet znam. No. Więc on też nie jest apologetą mojej twórczości. Kiedy patrzę na Krzysztofa i na jego znam, raczej nie będzie entuzjastą twojego pisania. Aczkolwiek odnosi się serdecznie, mam wrażenie. Tak. W każdym razie, on kiedyś napisał taki felieton na temat Sienkiewicza i zebrał tam wszystkie, no może nie wszystkie, ale większość takich reprezentatywnych opinii na temat Sienkiewicza, które się pojawiały w ówczesnej publicystyce polskiej, ówczesnej jemu. I to było chyba w magazynie weekendowym, gdzie są przedruki jego tekstu po prostu. Tam tak trochę na chybił trafił. I pamiętam, że czytałem ten tekst i pomyślałem sobie, o, no to nieźle, to Sienkiewicz też nie miał łatwo z krytykami. I tydzień później był artykuł Krzysztofa Wargi na mój temat, który on pisał w jakimś zupełnie innym momencie niż ten poprzedni, ale akurat magazyn rzucił jeden i drugi obok siebie. I po prostu i było tak pięknie widać, że to jest praktycznie to samo. Nawet niektóre sformułowania były identyczne. I pomyślałem sobie, to fajnie. No to nawet nieźle wyszło. No i do czego nas to prowadzi? To jakim autorem? Powiedziałeś tylko, że, bo dobrze słucham, co mówisz, że jesteś pisarzem gatunkowym. Co to oznacza w przypadku? Co Remigiusz Mróz sądzi o Remigiuszu Mrozie? Znaczy, ja po pierwsze używam takiego trochę skrótu myślowego, mówiąc o literaturze gatunkowej. Tak.
Ale generalnie, no, żeby było łatwo, bo ja w ogóle nie lubię podziału w literaturze, nie lubię szufladek, nie lubię wartościowania literatury. To są rzeczy, które mnie trochę wkurzają, szczególnie to wartościowanie i robienie z literatury czegoś ekskluzywnego. Że my jesteśmy zamkniętym klubem i tutaj ty nie masz wstępu, bo musisz czytać Prusta na przykład, żeby móc z nami w ogóle nie rozmawiać. No, jak myślę, większość ludzi. Siedem tomów, nie masz. Siedem tomów, nie masz. Nie, no to na palcach jednej ręki chyba można policzyć ludzi, którzy przebrnęli. Więc ja uważam, że literatura powinna być inkluzywna. Trudno tak oceniać w ogóle raz, że mnie przez pryzmat własny, no bo to nie ja jestem od oceniania siebie. Dobra, mogę cię naprowadzić? Zamknąłem się w tym pojęciu literatury gatunkowej na użytek tej rozmowy czy innej, no żeby to po prostu trochę miało jakiś szkielet, bo generalnie dzielimy, jak już musimy, albo jak zostaliśmy do tego zmuszeni przez kogoś, no to jest literatura wysoka, literatura środka i literatura gatunkowa. No w gatunkowej mieści się kryminał, mieści się science fiction i tak dalej. Literatura środka to jest powiedzmy Jakub Żulczyk, który ma pewne elementy z tej literatury gatunkowej, no ale aspiruje do tej literatury wyższej. No a ta wyższa, no to już wiadomo, Olga Tokarczuk, Wiesław Myśliwski. I to tak się mówi, jest takie powiedzenie, że literatura wysoka opowiada o niezwykłych ludziach w zwykłych okolicznościach, a proza gatunkowa o zwykłych ludziach w niezwykłych okolicznościach. Ale wydaje mi się to idealna definicja właśnie tego podziału. Ale nie chcesz oceniać samego siebie? Nie chcesz powiedzieć, że skoro literatura wyższa, czy ta pośrednia, to mówimy troszkę językiem sportowym, ekstra klasa, pierwsza liga, a ta gatunkowa to druga liga? Nie chciałbym tego ustawiać pod takim kątem. Dobrze. Raczej bym to ustawił pod kątem liga angielska, liga hiszpańska, liga portugalska. Okej, okay, i ty jesteś tej portugalskiej. No, ja wiedziałem, że mnie tam umieścisz. Nie, to ty to powiedziałeś. Nie, no oczywiście, ale to jest... Ale, tak, no tam bym się umieścił, powiedzmy. Okay. Ale to jest też dobra analogia, no bo i w lidze portugalskiej masz, nie wiem, jakąś Benfica i Porto i masz jakieś zespoły, które kompletnie nas... Famalicão na przykład, no, moje ulubione. A kiedy jesteś z Olgą Tokarczuk, że wrócę teraz do ciebie, dziękujemy ci za to pytanie. Dzięki. Kiedy jesteś z Olgą Tokarczuk na przyjęciu, no bo pewnie się gdzieś tam zdarza, no, znacie się pewnie dobrze, zdarzają się autorzy tacy, inni i tak dalej, tak się uczepię tej Olgi Tokarczuk. Czy masz przy niej coś w rodzaju kompleksu niższości, że jednak ona należy... No jest kimś naprawdę docenianym w świecie literatury, już mówimy światowej, świecie światowej, masło maślane, ale no nie będę dopowiadał. W zasadzie tutaj postawię znak zapytania, bo wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne. No to może odpowiem ci takim przykładem, jak poznałem w ogóle Olgę. To było na festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu Kryminału w Krakowie, we Wrocławiu. I ona tam przyjechała tak właściwie towarzysko, bo to jej znajomy organizuje i zawiaduje tym wszystkim. No i ja widząc, że Olga Tokarczuk rozmawia z Michałem Nogasiem, oczywiście pomyślałem sobie, o, podbiję. Podbiję i poznam Olgę Tokarczuk. To było jeszcze długo przed Noblem, który to mógł być rok 2015 albo 2016. No ale to już było takie nazwisko, które po prostu no, budzi absolutny respekt i to już od wielu, wielu lat. Nobel wtedy, to każdy z nas zakładał, że to jest kwestia czasu po prostu. No więc podszedłem do Nogasia, przywitałem się z nim, on przedstawił, że to Olga Remigiusz. No i Michał Nogaś pewnie też jakoś niekoniecznie musi przepadać za twoją Michał literaturą. Nogaś przepada. Tak? Przepada. A Michał Nogaś czyta wszystko swoją drogą. Nie, no... Zresztą świetnie słucha się Michała w ogóle, opowiadającego książkę. Pewnie. Nie, no my się z Michałem bardzo lubimy. Natomiast oczywiście on nie jest takim typowym targetem dla moich książek. Okay. I to nie jest tak, że on sobie weźmie którąkolwiek z moich książek dla przyjemności. Na przykład, no nie wiem, jak prowadzi spotkanie autorskie ze mną, no to wiadomo, że musi przeczytać. Musisz coś tam pogadać ze mną. No dobra, wracamy do tej Olgi. Ale nigdy żadnego złego słowa na temat mojej twórczości nie powiedział. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie Nogaś bronił mnie gdzieś w mediach, kiedy jakiś tam inny autor na przykład mnie atakował. Okay. Wracając do Olgi, tak, więc postałem sobie tam z nimi trochę.
No to było może, nie wiem, 5-10 minut. Ja na tym festiwalu byłem nominowany za dwie książki. To był pierwszy taki przypadek, więc w ogóle duże wydarzenie, no, że polski autor... kto pisze dwie książki w roku. No tak. Ty jeszcze dostajesz dwie nominacje. Ty posłuchaj, ty dostałeś to i tak niewiele. No, z sześciu książek, tylko z dwie nominacje. Marniutko to. Trochę słabo, rzeczywiście. No ale ponieważ to było takie duże wydarzenie, że są te dwie książki po raz pierwszy w historii, to tam była moja rodzina na widowni, mm-hmm. na tej gali. No i jak już zakończyłem to spotkanie z Olgą i z Nogasiem, to wróciłem tam do mojej rodziny i tak wszyscy na mnie patrzą, tak, to była Olga Tokarczuk? Ja mówię, no tak. I co, stałeś z Olgą Tokarczuk? Ja mówię, tak, stałem z Olgą Tokarczuk. I co? I nic. I stałem. Autentycznie się nie odezwałem, kompletnie mi odebrało mowę i nic. Mm-hmm. Po przywitaniu się na tym się skończyło w ogóle. Czyli jednak jest taki troszeczkę... Więc jest absolutny respekt. No to jest okay. W ogóle taka mega gwiazda w tym świecie literackim. I no myślę, że każdy autor ma do niej podobne podejście. A jakie jest twoje podejście do własnego sukcesu? Bo trzeba to powiedzieć i to mówię to z całą stanowczością. Jesteś absolutnie pisarzem, który odniósł w Polsce sukces. Czy... trochę cię nakieruję, tak jak tamten może pan, ten prawda fałsz, to ja ci dam kilka odpowiedzi jak w milionerach. A. Trafiło się ślepej kurze ziarno. B. Mam talent. C. Jestem cholernie pracowity. D. Spieprzać wszyscy inni autorzy, którzy mi zazdrościcie. Lenie śmierdzące, weźcie się do roboty i to wy też może odniesiecie sukces. O, no to mimo, że ułatwiłeś mi zadanie tymi odpowiedziami, to i tak jest odpowiedź skomplikowana, bo tak naprawdę nie wiem, czy istnieje. To jak jest A? No właśnie, to jest dobre pytanie i tak naprawdę każdy, kto odniósł jakikolwiek sukces, zastanawia się nad tym, jak to się stało. Często jest tak, że to mogą być dwie odpowiedzi. Może to być jakaś wypadkowa, nawet nie mówię o sobie, no ale generalnie o pisarzach odnoszących sukcesy. No to jeden odniesie go dlatego, że to był ślepy traf, bo akurat napisał książkę, która wtedy żarła w społeczeństwie i to jest to, czego czytelnicy oczekiwali. I takich przykładów mamy wiele. Pisarek czy pisarzy, którzy wydali jedną książkę i to ona ich wywindowała. Natomiast u mnie tak nie było. No, nigdy nie. Tak jak na przykład Ken Follett, tak i ja pisaliśmy dużo książek, zanim któraś w końcu się przebiła. Są tacy pisarze, u których to talent właśnie jest tym czynnikiem najważniejszym i to on sprawia, że cokolwiek by nie napisali, to będzie tak dobre, że i tak się przebije. No ale też nie zawsze tak bywa, bo nie wszystko, co jest dobre, znajduje szerokie grono odbiorców przecież. No właśnie. No trzeci wymiar to jest ta pracowitość. No bez tego wydaje mi się, że się nie da. Więc nie ma takiej jednej odpowiedzi. Może te trzy rzeczy muszą się nałożyć na siebie po prostu, żeby to zagrało. No ale w ogóle ciężko. Mnie o talencie trudno jest mówić pod tym względem, że nie bardzo jestem w stanie go zdefiniować. No, i no, nie tylko ja. Jasne, no bo jest to trudne do zdefiniowania. Ale uważasz, że masz dobre ucho do tego, czego właśnie oczekuje czytelnik? Nie wiem, bo nigdy się nad tym nie zastanawiam, czego oczekuje czytelnik. Moment, w którym bym zaczął to robić, to jest moment, kiedy który stanowiłby w ogóle zaprzeczenie mojego procesu twórczego. Ale wracając do talentu, jeszcze jest taka jedna dobra definicja stworzona przez Tomasza Manna, że talent to jest zdolność do posiadania własnego losu. Ładne. No i to można interpretować na dziesiątki różnych sposobów, więc ta definicja w sumie nie jest definicją, ale oddaje istotę problemu właśnie. No a jeśli chodzi ci o to ucho do oczekiwań czytelników, czy jak inni nazywają jakiś, nie wiem, instynkt marketingowy, żeby tworzyć to, co się sprzedaje, no to nie, to nigdy się tym nie kieruje. No to po prostu wtedy ta książka byłaby jakimś sztucznym tworem, nie byłaby organiczna. No nie, ale już sam fakt, że ciągniesz tyle serii, jest jednak poniekąd dowodem, w moim rozumieniu tego świata, że skoro coś chwyciło, to warto za tym pójść dalej, bo to się dalej sprzeda. No. To tak jak z sezonami seriali. Tak, tak, tak jest stereotyp przynajmniej.
I niektórzy rzeczywiście... No i powiedz mi, że to nie jest prawda w twoim przypadku. Powiem ci, że to absolutnie nie jest prawda w moim przypadku. Nie jest twoje, nie jest prawda. Okay. Ale bywa i tak, no, że rzeczywiście ludzie siedzą w tym, dlatego że to się sprzedaje. Na przykład przywołany wcześniej Lee Child napisał chyba 25 tomów Jacka Reachera. I jak go kiedyś zapytali, czy nie chciałby zostawić tej postaci, to odpowiedział coś w stylu, no jeszcze mnie nie pojebało. I przy Jones, bo myślę, że było podobnie, bo on też się żegnał z Harrym Hulem już kilkakrotnie. No tak, tam go bez spoilerów raz go już prawie uśmiercił tak, w której książce. Więc było kilka finałów. U mnie to jest tak, że ja nigdy nie zakładam, że coś będzie serią. Znaczy, mogę zakładać, że coś będzie na przykład miało maksymalnie 3 tomy, a później się okazuje, że ma 7. Tak, no właśnie. Jak w przypadku Forsta, ale to nigdy nie jest takie założenie, żeby tworzyć jakąś serię. Zresztą w przypadku Chyłki nawet było tak, że byłem absolutnie przekonany, że to nie będzie seria i kłóciłem się z moim wydawcą, który mówił mi, no to napisz może kontynuację, bo ty bohaterowie tacy fajni, ta Chyłka taka wyrazista, ten Zordon taki porządny. A ja powiedziałem, nie, absolutnie, ja już w ogóle nie ciekawią mnie, ja nie mam nic do powiedzenia na ich temat, chcę stworzyć nową powieść, nowy thriller prawniczy w zupełnie innej kancelarii, zupełnie innymi postaciami i tak dalej. No i teraz będę pisać 16 tom Chyłki, więc widzisz, jak to działa. To nie jest na takiej zasadzie chłodnej, wyrachowanej kalkulacji, tylko to się wszystko sprowadza do tego, że gdzieś... Ktoś ci nie wierzy. No to nie musisz pisząc, wierzyć. Pisząc ale... 16 tom Chyłki, mówiąc, że to nie jest chłodna kalkulacja? Nie jest, nigdy. Dlatego, że ja zawsze piszę to, co niejako muszę napisać, czyli... Jeżeli ci bohaterowie gdzieś są z tyłu mojej głowy i mnie nawołują... Chcesz powiedzieć, że Chyłka się tam dobija. Tak, dobija się. Tak? Tylko dlatego to piszę, bo gdyby się nie dobijała, no to absolutnie, to w ogóle nie siadałbym do pisania, bo to nie miałoby sensu. Dla mnie, ale może teraz będzie ci łatwiej uwierzyć, dla mnie pisanie to musi być przyjemność. To nie może być robota, od której ja chcę uciekać i do której się muszę zmuszać. To musi być przyjemne. Czyli ja muszę chcieć przebywać z tymi bohaterami. Musi mnie ciekawić ich historia, to, co się dzieje u nich w życiu. I ta cała otoczka fabularna, która tam się dzieje. Więc jeżeli bym sobie chłodno wykalkulował, aha, dobra, to teraz na przykład muszę napisać nowego Seweryna, a teraz coś innego. Albo jeszcze gorzej, myślałbym sobie, o teraz na przykład jakieś cyberpunki chodzą, albo jakieś post-apo, to może coś w tym klimacie, bo będzie się sprzedawało, no to w ogóle mijałoby się z celem, bo jaką ja bym miał z tego przyjemność, no. Trudno by było zaszczepić w sobie autentyczny entuzjazm do czegoś, co jest wyrachowane. Zresztą z Czarną Madonną tak było przecież. O! Przywołaną już. A jeszcze ciągle cię o nią nie zapytałem. No właśnie, widzisz, a sam brnę w to. Ale miło, sam sobie minę podkładam. To pewne. I z Czarną Madonną na przykład było tak, że to był taki moment, kiedy rzeczywiście moja kariera wystrzeliła w górę. Czy Czarnej Madonnie? Wcześniej. Ale to był taki moment zwyżkowy, że przebiłem tę taką, wydawało się, magiczną granicę nakładu 100 tysięcy egzemplarzy. Tak. I no, teoretycznie rzecz biorąc, powinienem sprofilować się tylko na jakiś jeden gatunek albo na jakąś jedną serię najlepiej i w tym siedzieć. Najlepiej tą, która najlepiej się sprzedaje. Natomiast ja poszedłem do mojego wydawcy i powiedziałem mu, słuchaj, ja piszę horror. No to po prostu jak mój wydawca to usłyszał, to się załamał, bo horrory w Polsce się absolutnie nie sprzedają. Znasz jakiegoś Polaka piszącego horrory? Szczerze mówiąc, ja nawet nie czytam za bardzo horrorów od czasu Mastertona. Czytałem je chyba jeszcze książki, ja byłem mały wtedy i się bałem, ale potem już nie czytałem. No tak, ale wyobraź sobie, jak wśród Polaków to musi być, jak polskie horrory są bardzo nieczytane. Polacy też nie potrafią kręcić horrorów, jeśli już mówimy o filmach, ale to zupełnie inna historia. Czarną Madonnę też kręcimy, więc zobaczymy. Tak. To będzie ciekawe. Poprawimy trochę smaku. Zmień końcówkę. Zobaczymy. No, więc w każdym razie to był taki moment, że rzeczywiście dla mojego wydawcy idealną sytuacją by było, gdyby Mróz przyszedł z nową Chyłką, albo z nowym kryminałem, albo z nowym thrillerem prawniczym. Natomiast ja powiedziałem, że piszę horror. No i to była absolutna załamka. I były pytania, no ale jesteś pewien, przecież horror, to kto to przeczyta, no, czy to jest sens w ogóle? Ja mówię, no nie wiem, czy jest sens, ale ja po prostu teraz to piszę i tyle, no.
I nie zastanawiam się nad tym, czy to jest marketingowo ok, czy to jest strzał w stopę, czy nie. A był to, teoretycznie rzecz biorąc, jak najbardziej strzał w stopę. No ale Czarna Madonna wtedy przebiła jeszcze bardziej ten pułap, który wcześniej osiągnęły inne książki. Mimo że to jest książka, która ma najbardziej skrajne opinie, bo jest tak, że jest wielu czytelników takich jak ty, którzy twierdzą w ogóle, że to jest moja najgorsza książka. Ale jeszcze nie wiesz, co ja o niej myślę. Ale widzę po minie. Mogę od razu ją wyrazić, tę swoją opinię. Nie, jak zresztą powiedziałeś, żebym zmienił końcówkę, nie, to wiem, zmienię, że znaczy nawet do tego na końcówkę. Wiesz, to jest właśnie... poczekaj, bo powiedziałem, że cię złapię za słowo, zanim odbierzemy telefon. Powiedziałeś, że nie masz... Gdzie to? Czekaj, zapisałem to sobie, że nie mam planu na książkę i niech ona lepiej płynie. I wydaje mi się... Z dużą dozą pewności oglądałeś na pewno Grę o Tron jako No niestety ostatni sezon, tak. I właśnie Czarna Madonna po mniej więcej w dwóch trzecich książki stała się ostatnim sezonem Gry o Tron. Tak, i ja wiem dlaczego, ale nie dlatego... Że nie miałeś planu na to, jak to skończyć. Nie, 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 wręcz przeciwnie. Właśnie to jest jedyna książka, przy której popełniłem kardynalny grzech, którego już nigdy więcej nie popełniłem. Mianowicie miałem... ta książka szła swoim trybem. Mniej więcej do dwóch trzecich. Ja jej pozwalałem tak rozbudziłeś płynąć. Nadzieję, że po prostu... Nie, właśnie nie o to chodziło. Ta książka płynęła swoim rytmem, swoją narracją i wszystko się super układało do tego momentu, o którym mówisz, kiedy ja sobie uświadomiłem, o cholera. Mam kolejną książkę do napisania. Nie, ta książka jest zbyt podobna do innego horroru, który mam w szufladzie. I wtedy miałem plan w ogóle, żeby ten horror wydać niedługo. On do dzisiaj tam leży, nie wydałem go. Ale jego ofiarą stała się właśnie Czarna Madonna, bo ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że nie, to będzie zbyt podobne, zbyt jest zbliżone fabularnie do tamtej książki i nagiąłem Czarną Madonnę właśnie do tego, żeby poszła innym trybem. Czyli tamtego nie wydałeś, a tu zepsułeś. A tu zepsułem, tak. Brawo ty. Ale to był jedyny taki moment, kiedy rzeczywiście nagiąłem książkę do swojej woli w tak dużym stopniu. Ale widzę, że nie jesteś zadowolony z tego jednak. Czy jednak trochę podzielasz moje zdanie? Tak, trochę podzielam, bo ja właśnie ten moment, w którym ta książka zaczęła się psuć, no to jest na pewno jedna z takich największych porażek dla mnie jako twórcy. Bo wtedy zaprzeczyłem autentyczności tej książki. Mhm. I jak tylko się okazało, że pewna platforma streamingowa chce wykupić prawa do niej, i wykupiła, to zastrzegłem sobie w umowie, że okej, wy to ekranizujcie tak jak jest, ale z zastrzeżeniem, że autor może wydać wersję poprawioną i zaktualizowaną. To nie ustaliliśmy tej końcówki, naprawdę nie ustaliliśmy, będzie nie, zmieniona. Nie ustaliliśmy, może, bo to nigdy nie wiadomo, ale zastrzegłem sobie to w umowie, żeby później mi nie mówili, że o, zmieniasz książkę, jak my już nakręciliśmy. Tak? No, czasami to się zdarza, że jest adaptacja, się różni troszkę od książki z jakichś tam powodów. Odbierzmy telefon, bo ktoś jest już z nami od dobrych kilku minut, także przepraszamy cię, ale mieliśmy tutaj ważną kwestię do rozkminienia, dlaczego Czarna Madonna nie jest tak dobrą książką, jaką mogłaby być. Halo? Dzień dobry, z tej strony Sebastian. Przepraszam, bo cię nie słyszymy. Chłopaki, podkręćcie nam tutaj dźwięk. Halo? Sebastian z Poznania. Cześć Sebastian, daj troszkę, mów troszkę głośniej, albo weź telefon do... I wytrzyj nos. Oj, chyba nic z tego nie będzie. Nie, Maciek, niestety nie porozmawiamy chyba z Sebastianem. Niepotrzebnie o horrorze gadaliśmy, bo to jakiś głos z otchłani się włączył. No, to powiem ci, było to coś horrorowatego. Ale jakieś... jeszcze na marginesie powiem ci, że są tacy właśnie... Czarna Madonna bardzo dzieli ludzi pod tym względem, że niektórzy uważają, że to jest w ogóle ich ulubiona książka. Ale ja to mogę zrozumieć, bo to było... Czy to jest wszystko subiektywne? No. Słuchaj, no jak mówię, nie jestem... czytam za mało generalnie. Myślę, że ja i tak jestem w jakimś tam odsetku tym górnym czytających Polaków. Nie jestem w stanie skonsumować wszystkich twoich książek, bo ich się wydaje za dużo, a chcę też poczytać innej litery. Przepraszam. Rozumiem, ale zrozumiesz. No niemniej ta się rozwija bardzo ciekawie. Ta mnie frapowała i ja akurat słucham książek przy bieganiu. Więc tam miałem Gosztyłę. Notabene, pytania są, dlaczego Krzysztof Gosztyła przestał czytać o Nachczacie? Dlaczego przestał czytać, no czy tak, wiesz? Tak. To się często się te pytania pojawiają. No po prostu prawda jest taka, że przyszedł na chyłkową emeryturę. Mhm. Przypuszczam, że trochę było już tego za dużo,
Tym bardziej, że on czytał i Chyłkę, i Forsta. I plus jakieś inne książki mu wpadały moje, typu właśnie Czarna Madonna albo o pisaniu. No i trochę myślę, że tego za dużo się zrobiło. On też już ma swoje lata, więc już też nie chce tyle siedzieć w tym studiu. No i tak no, umówiliśmy się, że tom 13 był jego ostatnim tomem. Okej. Okay. Odbierzmy telefon, bo już mamy kolejny. Mam nadzieję, że już lepsza będzie jakość tego połączenia. Kto jest z nami? To Sylwia. Cześć Sylwia. Cześć Sylwia. Hej. Mam pytanie do Remigiusza. Chodzi o jego role, małe role w tych serialach, czyli na przykład w Chyłce, jak tam pod koniec się sezonu pojawił, czy w kancelarii, znaczy na sali sądowej, czy tam gdzieś w restauracji. Pytanie, czy siadasz do umowy z ekranizacji i mówisz, że ja muszę w tym zagrać, czy raczej to oni mówią, ty musisz w tym zagrać na chwilę. I pytanie, czy potem jesteś pół godziny na tym nagrywaniu, czy musisz siedzieć te parę godzin na tej scenie? Innymi słowy, czy masz parcie na szkło? O, może być. Bardzo zasadne pytanie. Nie, w umowie nie mam zapisanego. Tak, patrzysz na książkę, tak. Widzisz, już nie rozumiem bez ust, nie muszę mrugać. Sylwia, dostaniesz książkę od nas za to tak pytanie, jest. Więc ale najpierw odpowiedz. No, najpierw odpowiedz. O, cieszę się, dziękuję. Więc sprawa wygląda tak, że w umowie to w ogóle nie jest zapisywane. Na szczęście, bo bym się nie mógł później z tego wymigać. Nigdy tego nie uzgadniamy wcześniej, chociaż oczywiście i reżyser, i producenci mają tam jakieś swoje pomysły. To ja zawsze to olewam i tak idziemy na żywioł. Za każdym razem to było po prostu tak, że jak wpadałem na plan, no to coś tam z Łukaszem improwizowaliśmy. No tak było w jednej Chyłce, w drugiej Chyłce, w Behawioryście, ale powiedziałaś, że to są małe role, to nie są małe role, no przepraszam. O, przepraszam. W Behawioryście czasami nawet nie zauważyłam i dopiero po komentarzach na playerze, że już była rola, musiałam obejrzeć jeszcze raz odcinek i to było, o Boże, czemu ja to ominęłam. Sylwia, malają twoje szanse na książkę. Bo, bardzo, bardzo teraz zmalały. Przepraszam, ale jestem szczera. Nie, no Behawioryście się to była ogromna rola, przecież w ogóle nawalony klient na leśnikarni, no to nie wiem, jak to mogło umknąć. No ile byłeś na tym planie? Nie, to nie umknęło. Takie pytanie Sylwii. No tak. To nie umknęło. I teraz jeszcze nagrałem 3 dni temu scenę do wotum nieufności też. I tam nawet wyjątkowo nie jestem w garniturze, więc to już w ogóle będzie jakieś zupełne nowum. Szok. I tam to już w ogóle mnie nie poznasz, więc to będzie trzeba z komentarzy czytać później. A ile spędzam na planie? Różnie, bo to zależy od tego, czy mam jakieś inne media, czy nie. Najdłużej siedziałem chyba 4 albo 5 godzin. Jakoś tak niefortunnie wyszło, że przyjechałem rano. Tam było chyba Dzień Dobry TVN. Później były jakieś inne wywiady. Później sesja zdjęciowa z Magdą i z Filipem. I później jeszcze miałem chyba 2 godziny do zagospodarowania przed kręceniem mojej roli, więc w sumie to spędziłem tam dosyć dużo czasu. Było tak okrutnie nudno już przy 4 godzinie i obserwowaniu kręcenia tej samej sceny po raz 10. No bo tak jak Smoku mówił, no, kręcenie seriali czy filmów głównie sprowadza się do czekania. I to często jest tak, że aktorzy mają pierwszą scenę na przykład o godzinie 16, a drugą scenę na przykład o 23. No więc jeżeli w międzyczasie, albo jeżeli ten tak zwany międzyczas jest krótszy, to zazwyczaj po prostu kimają sobie na planie albo gdzieś tam w kampie. No też nie jest nic przyjemnego i nie zazdroszczę takiej roboty, a już szczególnie nie zazdroszczę im nocek, bo czasem jest tak, że kręcą po prostu przez całą noc, bo potrzebują, żeby było ciemno. Taka to prawda. Taka prawda czasu, prawda ekranu. Tak prawda. Jest. No, tak jest. Dziękujemy Sylwia, zostań z nami na linii. Remek ci podpisze książki, nie wiem, żeby nie było, także podpisujemy kilka. No właśnie. Słuchaj, chcę ci powiedzieć, że na czacie od dobrych kilku godzin jest takie pytanie wisi, na które możecie odpowiedzieć. Czy Remigiusz Mróz pisze sam wszystkie książki? I wiesz, jak się w tej chwili układają głosy? Nie mam pojęcia.
2/3 osób uważa, że piszesz sam. No proszę. No, no tak mniej więcej, 63-37, także całkiem sympatycznie. Katarzyna mnie prosi na czacie, czy ja mogę, błagam mnie, żebym zadał swoje pytanie, tylko najpierw mi napisała: Smoku, zadaj moje pytanie, ale pytania nie ma, więc zacząłem się cofać w tym czacie i mam je. Ja rozumiem, że to może być też efekt tego, że tak oglądasz Star Treka pasjami, a Kasia pisze, że też jest fanką fantastyki i przy okazji książek Remigiusza, i czy istnieją szanse na fantastykę autorstwa Remigiusza Mroza, a jeśli tak, to o czym by była takowa? Może już masz coś napisanego takiego? A pewnie, że mam. U mnie to jest tak, jak, że jak rzucisz temat, to już jest... Romans, 365 dni, proszę, co tutaj teraz tak? No? Jest fantastyka, nazywa się Chór Zapomnianych Głosów, zresztą wrzucony w rozmowę telefoniczną, pierwszą bodajże, i drugi tam to jest Echo z Otchłani. No to jest taka space opera z prawdziwego zdarzenia, myślę. No i będziemy ją ekranizować w ogóle. Producentem jest Platish Image, którzy odpowiadali za Wiedźmina naszego. Znaczy naszego właściwie. Mnóstwo filmów, ich animacje to przecież były swego czasu nominowane nawet do Oscara. No jasne, to jest bardzo znane, że to samo nazwisko Tomka Bagińskiego, tak, to mówi oczywiście, samo za siebie. No właśnie, katedra. Tak jest. Myślę, że przede wszystkim w tej świadomości takiej międzynarodowej zaistnieli właśnie za sprawą Wiedźmina na Netflixie. A wiesz, oni robili też na przykład efekty specjalne do filmu Larsa von Triera. Nie pamiętam, czy to Melancholii, wydaje mi się, że tak. To jest ten, pamiętasz, to jest taki film o tym, że nadchodzi koniec świata, w ogóle, że się zbliża. No oni w ogóle dużo rzeczy robią. To bardzo fajne rzeczy tam zrobili. Nie wszystko jest też w ich portfolio na stronie. Tak. Ale przewijają się naprawdę w różnych projektach. Ja czasem jestem zaskoczony, jak gdzieś słyszę, że coś robili. Także oni wydają mi się takim gwarantem tego, że ta fantastyka rzeczywiście będzie zrealizowana fantastycznie. No, Chór Zapomnianych Głosów to jest w ogóle jedna z moich takich ulubionych książek, które jakbyś kazał mi wybrać jedną, jakbyś powiedział mi, że wszystkie inne mi skasujesz i zostawisz jedną, to bym powiedział: dobra, to zostaw Chór Zapomnianych Głosów. Bo to rzeczywiście jest taka konwencja science fiction, w której mogłem najpełniej zagospodarować wyobraźnię, tak mi się wydaje. A było jeszcze pytanie, to z kolei na Instagramie ktoś, bo ja prosiłem o to, żeby ci zadali tak zwane pytania z sali, czy są takowe? Żebyś miał mniej roboty. Trochę tak, a co, ja to się lubię, wiesz, ja lubię zarabiać pieniądze dużo, a łatwo. Nie, pytanie było takie, Adam zapytał, czy masz plan napisania książki ze sportem w tle? Mam. Od wielu, wielu lat chodzi za mną coś takiego. Taki, nazwijmy to z braku laku, thriller futbolowy. Zgłoszę się na konsultację do ciebie spokojnie. I do Kamila Kosowskiego, nie? Do Kosy w pierwszym rzędzie. Kamil Kosowski, ale posłuchaj, Kosiu, który jest... Bo Kamil Kosowski kiedy się dowiedział... Pozdrawiamy cię. Pozdrawiamy cię, Kosa. Kiedy Kosiu się dowiedział, że będziesz, to też miał dwa pytania do ciebie. Jedno było takie... Dlaczego się nie przykładasz do końcówek Czarna Madonna? Ja mówię, to mam to, Kosiu, zapytam o to, to jest raz, więc już nie pozdrawiaj. Okay. Ale drugie było takie też, że... drugi ci zadam za chwilę. Najpierw powiedz o tym, o tej książce sportowej. Ale dużo osób z drugiej strony mówi o tym, że końcówki mam najlepsze, więc widzisz, to się tak rozkłada. Oczywiście pomijają Czarną Madonnę już. No dobrze, zostawmy. Tak, to właśnie dużo jest takich opinii, że te końcówki są najlepsze i nawet ma to swoje określenie. W ramach krytyki literackiej i publicystyki to się nazywa mrozopierdolnięcie. To już wręcz tak funkcjonuje? Ale tak dobrze brzmi. Mrozopierdolnięcie, mrozopierdolnięcie. Dobre. No ale co z tym sportem? To jest ten thriller futbolowy. Dawaj, bo to mnie zaintrygowałeś. No, bo już było trochę książek o... Wiesz, Tomek Łapiński, też inny piłkarz, wydał. Też cię pozdrawia, bo też wiedział, że dzisiaj będziesz. No rzeczywiście, trochę się pojawiało. Ja też mam pewien pomysł od wielu lat. On mi gdzieś tam krąży w głowie. Trochę czekam, aż się rozwinie i czuję, że już osiąga taką masę krytyczną, bo w ogóle to pisanie u mnie sprowadza się właśnie do osiągania tej masy krytycznej. To znaczy pojawia się jakiś jeden pomysł i on może sobie być w głowie przez 7 lat i nic się z nim nie dzieje. I nagle pojawia się jakiś drugi, zderza się z nim. Obydwa osiągają właśnie tę masę krytyczną i następuje eksplozja. I to jest ten zaczyn do pisania właśnie. I czuję, że właśnie już dojrzewa ta historia u mnie w głowie. Już wiem, jak się będzie zaczynała. Już powoli widzę zarys bohaterów.
No i no co mogę więcej powiedzieć, jak jeszcze nie napisałem tej książki? No kurczę, myślałem, że coś jakiegoś wiesz, no, czy rzucisz coś z treści, czy to jakieś morderstwo w szatni, albo jakaś korupcja, albo wiesz, Katarczycy, którzy przekupili prezesa FIFA, ale to nie jest fiction, to jest prawda. No właśnie, akurat, to jest literatura faktu. Literatura faktu. No, reportaże musiałbym pisać. No, ale nie, to jest, no, aż tak tego nie masz poukładanego w głowie. Mam trochę, no, ale też nie chciałbym mówić, żeby, bo nie wiem, co gdzie w tej książce się pojawi. Czasem jest tak, że widzisz w głowie początek, i okazuje się, że on tak naprawdę wypada gdzieś w środku. Mhm. Albo na odwrót, widzisz środek i się okazuje, że od tego książka się zaczyna. Czasem masz jakieś jedno zdanie, które wydaje ci się, że będzie kończyło książkę, ona zaczyna książkę. No, także dziwne rzeczy się dzieją w tej fazie koncepcyjnej. Nie ułatwiłeś. Nie ułatwiłem, ale jak zacznę pisać tę książkę, to dam ci znać. Odezwę się, że koniecznie. Smoku, zacząłem. Posłuchaj, weź napisz mi na kartce, inny mi dajesz procent. Tam są, dobra, a my odbierzemy kolejny telefon w takim razie. Halo? Cześć chłopaki, Mirek z tej strony. Cześć, hej. Cześć. Ja tutaj, no skoro Hyde Park, to na początku nie będzie tak miło, bo tutaj, no mam tutaj trochę żalu do Remigiusza, ponieważ już na samym początku ekranizacji Chyłki, no moja żona została uzależniona od prozy Remigiusza. Pojawiła się pierwsza książka, druga książka, dziesiąta, trzydziesta. No teraz mamy już wszystkie. No i na początku, no byłem trochę o to zazdrosny. I mówię, no muszę którąś przeczytać. Mówię, na pewno to nie może być tak dobre. Wziąłem listy z zagrobu, przeczytałem. Mówię, dobra, udało mi się. No to biorę głosy ze światów. No, niestety też dobre. Szepty spoza nicości, tak samo. Mówię, dobra, no to kolejna seria. Behawiorysta, iluzjonista. No i niestety to wszystko jest niezłe. No i tej moja żona na szczęście już przeczytała wszystkie książki, no oprócz tej, która teraz została wydana. I na szczęście teraz ma więcej czasu również dla mnie, bo ten cykl wydawniczy co 2-3 miesiące no, daje nam trochę czasu, ale na początku te 2 lata, no powiem szczerze, że byłem trochę o tą prozę zazdrosny. Także liczę, że tutaj dla żony książkę z dedykacją otrzymam. O, widzisz, to było ten cały. I po to był ten telefon, rozumiem, tak? Bez pytania. Dokładnie, dokładnie. Niech ci będzie. Zostań w takim razie zapunktuję przynajmniej u żony. Ale jak się żona nazywa? Justyna. Dobra. Słuchaj, no ja też to mam, było zasłużone. Zasłużone. Dobrze. Ja też mam pytanie. Dziękujemy ci bardzo. Dzięki. Ja też mam w takim razie pytanie od jednej naszej widzki. Tak można mogę powiedzieć, tak? Pewnie, że można. Pyta tak. Prawdopodobnie na bazie tego, co powiedziałeś kilkadziesiąt minut temu, kiedy opowiadałeś o swoim dniu. Mhm. I to troszeczkę nawiązuje do tego, z czym przed chwilą dzwonił słuchacz. Czy ty w takim razie prowadzisz jakieś życie prywatne i towarzyskie? Czasem tak. No bo nie masz już czasu na browar, a to już wiemy. Z kumplami. Remo, chodź na piwo. Nie, ja teraz to czytam. A zazwyczaj to piszę. Rzeczywiście tak jest. Ale to nie tylko w moim przypadku. No bo ty jesteś pracoholikiem, stary. No powiedzmy na pewno, sobie szczerze. Na pewno, tak. To nie ma co. A to nie jest dobra cecha. To teraz zupełnie bez śmieszków. W normalnym przypadku na pewno nie jest dobra. W przypadku pisarza czasem bywa okej. Okay, no tak, ale a oczywiście... dla swoich wydawców jesteś kurą znoszącą złoty jaj. Dla wydawców to w ogóle wymarzona sytuacja. Remek, siedź w domu, siedź, stary. No, bo ty nigdzie nie wychodź. Dziwię, że oni mi czasem te media podsuwają jakieś albo coś, jakieś targi, książki, przecież wtedy nie będę pisać. No rzeczywiście jest tak, że to życie prywatne się trochę skurcza w przypadku tej roboty. No, to nie tylko u mnie, ale też w przypadku każdego innego pisarza i pisarki, które znam. To jest trochę tak, że jak zaczynamy pisać jakąś książkę, no to znikamy z życia. I wtedy mało co innego się dla nas liczy i tak powinno, wydaje mi się, być, bo tylko wtedy można napisać dobrą książkę, kiedy ona cię absorbuje kompletnie i całkowicie, jeżeli ona jest twoim takim no już najważniejszym priorytetem. Ale oczywiście nie jest tak, że cały czas piszemy. Jak ja mówię o moim cyklu 3-miesięcznym, to zazwyczaj z tych 3 miesięcy tylko przez miesiąc piszę, bo drugi miesiąc będę tę książkę redagować, a ten wcześniejszy przeznaczam na jakieś przygotowanie się, research, jakieś tam prace koncepcyjne i inne rzeczy. Więc ten moment, kiedy się zaczyna pisać, to jest moment deaktywowania wszystkiego innego
wszystko odchodzi wtedy na drugi plan. No, bywa na przykład tak, że jakieś kompletnie prozaiczne rzeczy potrafią przez ten miesiąc trwać w kompletnym zastygnięciu. Na przykład, no nie wiem, spadnie mi długopis na podłogę koło biurka. Będzie leżał przez miesiąc. Autentycznie, ja go nie podniosę. Bo jak jestem przy biurku, to jestem zajęty tylko pisaniem i nic innego się nie liczy. Na przykład takim dosyć wymownym przykładem jest Kasia Bonda, która kiedy zaczyna pisać książkę, to wyłącza się do tego stopnia, że zapomina jeść. I znajomi po prostu, czy rodzina, przynoszą jej jedzenie pod drzwi mieszkania. Nawet nie pukają, nie wchodzą do środka, bo nie ma sensu, bo ona jest wtedy w transie. I wiadomo, że i tak jest nie do życia. Więc zostawiają to jedzenie i już dobra, idą sobie. Mm-hmm. I to tak działa w wielu innych przypadkach, że rzeczywiście nie nadajemy się wtedy na dobrych towarzyszy czegokolwiek. Chociaż no, jak musimy, to oczywiście, że to jest trochę tak, że jak piszesz książkę, to świat stara się wyrwać cię z tej opowieści i załatwić takie rzeczy, którym powinieneś poświęcić uwagę poza pisaniem. Ale no, radzimy sobie z tym. No dobrze, ale to aż mi się na usta ciśnie pytanie, czy nie warto by było trochę odpuścić dla własnego zdrowia psychicznego i dlatego, bo okazuje się, że żyjesz, żeby pisać, ergo żyjesz, żeby pracować, a nie pracujesz, żeby żyć. No trochę pod tym względem masz rację, z tym, że no, trudno nazwać pisanie tak naprawdę pracą, bo dla mnie to jest też najlepsza rozrywka. Rozumiem, ale... No i to jest trochę tak, że jak zaczynam pisać książkę, to... Przepraszam, wyobrażasz sobie, że za 15 lat dalej będziesz w tym tempie? Nie, myślę, że nie. No właśnie. Myślę, że to będzie stopniowo spadało, bo to już po prostu... Nawet wydolność organizmu co do siedzenia tyle godzin w jednym miejscu będzie się zmniejszała, ale prawda jest taka, że jak ja zaczynam pisać książkę, to zaczynam nowe życie trochę. I zaraz tych żyć się robi coraz więcej. No mówi się, że jak osoby, które czytają, to żyją milionem żyć. No to podobnie jest w przypadku pisarzy też. Ci, którzy piszą, to też żyją jeszcze jakąś większą liczbą żyć, bo jeszcze głębiej wchodzą w ten świat. No i tak jak mówię, oprócz tego to jest dla mnie najlepsza rozrywka. No. Plus ta cała magia kreatywności i to poczucie satysfakcji, które masz, jak na koniec dnia czujesz się taki naprawdę wyzuty intelektualnie i masz poczucie, że zrobiłeś coś, co może okazać się dobre, jak już zredagujesz to. No to jest bardzo przyjemne. A jesteś bardziej szczęśliwy w trakcie, czy... szczęśliwszy, kiedy kończysz? Różnie bywa. Generalnie moment zakończenia książki to jest u każdego pisarza moment kompletnej euforii, że już to mam za sobą, bo ta robota jest pełna takich paradoksów. Z jednej strony uwielbia się pisać, z drugiej strony nienawidzi się pisać. Za każdym razem, jak podchodzisz do książki, to ci się wydaje, że niby wiesz, jak to zrobić, a z drugiej strony kompletnie nie masz pojęcia. I tak samo jest w przypadku kończenia książek, jest ten wybuch euforii, wreszcie mam to z bańki, no jest i koniec. Z drugiej strony masz jakąś taką depresję poporodową, no nie wiem, mogę tylko się domyślać, że to mniej więcej tak wygląda, bo nigdy nie byłem w ciąży. Ty chyba z tego, co pamiętam, też nie. Więc... Pozwól, że pomyślę, ale za to już 52 razy miałeś depresję poporodową w takim razie. No i to czy masz coś takiego na koniec, no jest ta euforia i co? Odpalasz cygaro, łychę otwierasz dobrą, czy jaki masz? Czy otwierasz okno i ludzie, znowu książkę napisałem, i mróz, daj spokój, co 2 miesiące awanturujesz się. Co robię, jak skończę pisać książkę? Zaczynam kolejną. No. To jest proste. Na zakładkę, no. Ale nie masz takiego momentu, że masz taki, wiesz, no, ten rytuał, który w momencie... Nie mam takiego. Nie masz. Kiedyś miewałem takie rytuały, no ale już przy 52 książce powiedzmy, że to już było bezsensowne. No, takie niezdrowe rytuały, rozumiem, musiały być w takim razie. No tak, no trzeba trochę sobie, trochę sobie odbić, tym bardziej, że w trakcie pisania nie możesz za bardzo szaleć. No bo codziennie musisz jednak stawiać się do tej roboty z maksymalnie świeżym umysłem, tak jest. Okay. Ale większość pisarzy, których znam, to tak, to w jakiś sposób celebruje zakończenie pisania książki, czy to, nie wiem, leci gdzieś na wakacje, czy ma jakiś swój rytuał. No nie, u mnie nie ma takich jakichś.
okay. stałych elementów. Zazwyczaj po prostu bywa czasem tak, że skończę pisać książkę na przykład o 14, idę na bieg, wracam i zaczynam redagować od początku. Czyli wracam na start. Niemożliwe. Kto jest z nami? Halo? Cześć. Cześć, cześć. Cześć Smoku, cześć Remik, mam pytanko do pana Remigiusza. Daniel z Bogatynim, w ogóle przedstawię się. Cześć Daniel. Moje pytanko do pana Remigiusza, dwa pytanka, jeśli można. Mhm. Pierwsze, co słychać u Desa i Żaby? Co słychać u? Desa i Żaby. Aha, bo też mamy trochę cicho, więc musimy, okay, tak się wysilić. No to są bohaterowie, dla tych, którzy nie znają, zrobimy małe wprowadzenie, podprowadzenie. To są bohaterowie książki, która się nazywa Osiedle Żniw, która też bardzo długo, to jest książka, która najdłużej kiełkowała w mojej głowie, bo zaczyn się pojawił chyba w 2012 roku, a ukazała się dopiero 8 lat później, więc długo bardzo to dojrzewało. To jest w ogóle jedna z książek, która się rozpoczęła od pierwszego zdania i tutaj właśnie słowo ustawiło cały, to jest to, o czym mówiłem na początku, a dobrze zawsze się podeprzeć jakimś przykładem. To jest ta sytuacja, kiedy słowo ustawia ci narrację całej książki i bohaterów i fabułę i to się stało ze sprawą pierwszego zdania. Które może nawet sobie przypomnę, bo dość długo, przez 8 lat mi się układało. Tam nie pamiętam pierwszego zdania. O, to znaczy, że było słabe, cholera. Nie, to jest ważne. Jest najważniejsze, tak. Nigdy nie zapomnę tego dnia w przededniu lata, kiedy na osiedlu żniw kwitły wszystkie drzewa, żar leniwie lał się z nieba, a ja właśnie zajebałem człowieka. To było pierwsze zdanie tej książki. Pytanie, co słuchać u bohaterów, czy jest szansa na kontynuację? No wiem, dążę do tego, tylko wiesz, no jako pisarz to muszę trochę rozwinąć swoją odpowiedź. Tym bardziej, że odpowiedź jest krótka. Krótka, bo nic nie słychać. Teraz musi trochę polać wodę. Daj mu szansę. No, nie, nic nie słychać. To znaczy czasem rzeczywiście się dopraszają o trochę uwagi. To jest tak, że z Osiedlem Żniw, że ja od początku planowałem, że to będzie standalone i że nie będzie kontynuacji, ale w miarę pisania zawsze bywa tak, że się zżywa z tymi bohaterami. Z tą dwójką się mocno zżyłem. Zresztą ty chyba też, skoro o nich pytasz. Mhm, tak. No właśnie, w jakiś sposób stali mi się bardzo szybko bliscy i tę książkę pisało mi się właśnie dzięki nim naprawdę świetnie. No to była jedna z tych powieści, która naprawdę żarła, czyli że po prostu nie mogłem przestać nad nią pracować. Chociaż pisało się ją cholernie trudno, bo musiałem sobie przypomnieć, jak w czasach licealnych, jakiego slangu używaliśmy. Musiałem odkopać jakieś różne określenia, słowa, później trzymać się tego w tej narracji stylistycznej. No ale to też później się przełożyło na satysfakcję. Więc jak sobie myślę o kontynuacji, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to jest Jezus, znowu tyle roboty będzie z przypominaniem sobie tych wszystkich określeń i z wejściem w ten styl. I to jest moja główna obawa, która powstrzymuje mnie przed tym, żeby wrócić do ich historii. Właśnie to, że nie wiem, czy jestem w stanie znowu przywdziać te buty. Może tak, może będzie tak, że po kilku zdaniach się okaże, że to dalej siedzi. Zresztą tak często mam, no w przypadku Chyłek jest identyczna sytuacja. Przed napisaniem kolejnego tomu też sobie myślę, że już gdzieś zgubiłem ten charakterystyczny styl, który się wiąże z serią o Chyłce. A później zaczynam pisać i jakoś to się wszystko z powrotem włącza automatycznie. Także nie wykluczałbym nic. Pewien pomysł zarysował mi się w głowie może rok z hakiem temu. No i od tamtej pory sobie siedzi. Okej, okay, dzięki. Jeszcze mam drugie pytanko. Dawaj. Najlepszy horror Stephena Kinga? No, to jest dosyć trudne pytanie, bo on też ma trochę w dorobku. Wprawdzie miał więcej czasu na napisanie niż ja. Ale gdybym miał... Ja w ogóle jestem entuzjastą tych jego późniejszych książek, co brzmi trochę może obrazoburczo, no bo siłą rzeczy muszę pominąć takie tytuły jak Śnienie, to... Miasteczko Salem czy inne, ale no, wydaje... Śnienie mi się akurat nie podobało. No, mnie też średnio, ale wydaje mi się, że on wraz ze swoim rozwojem i z wiekiem po prostu stał się bardziej syntetyczny.
już nie meandruje, tak nie zajmuje się takimi rzeczami pobocznymi, jest bardziej skupiony na tym głównym wątku fabularnym. No moją ulubioną jest Dallas 63. To bym w ciemno wybrał jako moje zdecydowane numer jeden. A moje wahanie wynika z tego, że nie wiem, czy to jest horror, czy możemy no, to określić. No to jest tam przenosienie się w czasie. O tak, to na... tak, tak. Właśnie no, pytam o horror. No właśnie, no bo są tam elementy horroru, ale ta powieść jest na pewno taka mocno obyczajowa. Natomiast horror, jeżeli pozwolisz mi wybrać opowiadanie, a nie powieść. Jasne. No to nie będę miał problemu, bo to będzie The Jaunt, czyli Jaunting. I to jest opowiadanie w serii Szkieletowa załoga. Krótkie. Nie czytałem, na drobie. Polecam ci z całego serca, jeżeli chcesz okay. nie spać w nocy, to jest opowiadanie. Ja uważam, że to jest w ogóle najstraszniejsza rzecz, którą kiedykolwiek, jakikolwiek pisarz stworzył. Serio? Tak, nie tylko King. Po angielsku The Jaunt, a to jest wydane po polsku? A polski tytuł to jest Jaunting. Mhm. I opowiadam. Na pewno na drobie. Szkieletowa załoga. Szkieletowa załoga, tak? Tak, szkieletowa. Ja tylko na koniec powiem, że moim zdaniem cmentarz zwierząt. No tak, no, też okay. jest dosyć przerażający, szczególnie jak się ma dzieci, to na pewno. Zostań z nami, bo to, że byłeś taki miły i pozwoliłeś Remkowi wybrać opowiadania, a nie książkę, sprawi, że Remek z przyjemnością pewnie wręczy ci ostatnią piątą książkę, bo powolutku zbliżamy się do końca. Czy jeszcze imię? Jak masz na imię? Daniel, zostań na linii, żebyśmy mogli wziąć twój adres. Dzięki bardzo. Dziękujemy ci bardzo. Tak powolutku będziemy zmierzali do końca naszego programu. Bo no właśnie, bo muszę jeszcze popisać dzisiaj, nie? Jest pytanie na czacie, które też mnie sobie gdzieś zapisane, bo mnie tknęło. Zobacz, napisał ktoś, Bartek, skąd Remigiusz bierze nazwiska swoich bohaterów, bo Forst i Paderborn to na przykład miejscowości w Niemczech. Mm-hmm. Paderborn to nawet drużyna, która się w pewnym momencie przemknęła przez Bundesligę, ale w ogóle Edling, ja tak sobie wypisałem, Zeiger czy Ziger, nie wiem jak wymawiasz to nazwisko, Sam Forst, Werner, Hauser. Wszystko niemiecko brzmiące nazwiska. No akurat takie powybierałeś. Z drugiej strony mamy Chyłkę. Ale dużo jest takich. Boryńskiego, no, Zaniewski. No, ale tych niemiecko brzmiących. Słuchaj, broń Boże, nie szukam tu jakiegoś, wiesz. To nie ma ukrytej opcji niemieckiej. Ukrytej opcji niemieckiej, żeby nie było. To tutaj nie ma podtekstu żadnego, tylko takie. Tak pytam z ciekawości. Tak, no. Moje książki, znaczy w ogóle liczba tych książek jest tak obfita, że właściwie każdą teorię można by zbudować, bo znajdziesz takie rzeczy na poparcie jednej czy drugiej tezy. Więc u mnie myślę, że to się rozkłada mniej więcej porówno. Różnie bywa z tymi nazwiskami. One czasem wpadają same do głowy. Mam taki plik, w którym gromadzę wszystkie nazwiska. O, to jest rzecz, którą zapisuję zawsze, czyli nazwiska. Imiona, nazwiska i ksywy. I większość pisarzy właśnie ma taki plik dosyć obszerny. Na przykład często Gaja Grzegorzewska o tym mówi, że i ona ma do tego pliku takie samo podejście, jakie ja mam. Czyli przed napisaniem każdej książki zaglądamy do tego i patrzymy na te najlepsze nazwiska, jakie wymyśliliśmy w życiu. Bo to zapisuje się tylko te najlepsze. I zawsze powstaje takie pytanie, czy ja mogę użyć tego nazwiska teraz? Czy to już jest ta książka? Nie, poczekam jeszcze na jakąś inną. To jeszcze nie jest pora na wyciągnięcie tego kalibru. I zarówno jeśli chodzi o Gaję, jak i mnie, to te pliki bardzo pęcznieją przez to, bo my po prostu cały czas odkładamy te nazwiska na później. Tak miałem na przykład z Sewerynem Zaorskim. To nazwisko miałem już dawno zanotowane. Wzięło się od Wioli Zaorskiej, czyli od producentki Chyłki. W przypadku Forsta to było tak, że byłem na biegu, znaczy tam były dwa powody, dla których Forst jest Forstem. Pierwszy powód był taki, że podczas biegu słuchałem sobie jakiegoś kawałka Children of Bodom. To jest death metal. Być może twój ulubiony gatunek. I tam słucham taki... bardzo dużo muzyki, chcę ci powiedzieć. Nie, przepraszam, to było In Flames, ale ten sam gatunek metalu, podgatunek. I tam było w którymś kawałku po prostu wybiło mi się tak słowo forced, czyli zmuszony, i pomyślałem sobie, a jakby to tak trochę spolszczyć, to w sumie nie byłoby złe nazwisko dla bohatera, jakiegoś takiego surowego, zresztą była pogoda wtedy taka sobie, więc to tak
muzyka też mroczna, więc wszystko mi się tak poskładało i posklejało razem. Wróciłem do domu, zapisałem sobie Frost i pomyślałem sobie, nie, kurwa, zaraz, przecież to jest prawie jak Frost. To jest tylko jedna litera zamieniona. To, nie, no to nie mogę użyć. Trudno, zostawię jakiemuś innemu pisarzowi. I później była taka sytuacja, że zacząłem pisać ekspozycję, czyli pierwszy tom z Forstem, i stwierdziłem, że wydam to pod pseudonimem, że sprawdzę, jak to będzie działało, jeżeli nie będę pod swoim nazwiskiem, bo wtedy Chyłka się ukazała jako pod moim i pomyślałem, że Forsta puszczę pod jakimś fikcyjnym nazwiskiem i będę udawać, że to nie ja. No i nagle mnie olśniło, no to idealnie. To mam nazwisko dla tego bohatera, bo teraz już się nic nie będzie kojarzyło. Dodatkowo, jak kiedyś wyjdzie na jaw, że to ja, no to będzie, że aha, zakodowałem trochę siebie. No więc tak powstało to nazwisko. No ale tak mógłbym mówić o wszystkich, no lećmy dalej. Ale to dobre, ja kiedyś, jak byłem już lata temu, startowałem w olimpiadzie polonistycznej i doszedłem do jakiegoś tam wysokiego etapu. I na tamtym etapie były tam trzy rzeczy do zrobienia. Jedną z nich można było napisać opowiadanie. Ja powiedziałem, o, to ja napiszę opowiadanie. I wiesz, że poległem, do dzisiaj to wspominam tak traumatycznie, poległem na wymyśleniu nazwiska bohatera, który miałby się pojawić w tym opowiadaniu. Słuchaj, 40 minut myślałem, wszyscy wokół piszą, a ja nie piszę, bo ja jestem w trzecim zdaniu, gdzie mam wymyślić i nic. I tak po prostu utknąłem. Jakbyś powiedział, nie przeszedłem do kolejnego etapu. No, już trudno. Mi się nie udało. Ale to masz bardzo podobnie do mnie, bo ja też mam duży problem z imionami i z nazwiskami i bardzo długo nad tym myślę i czasem jest tak, że... Że to cię hamuje to w mnie pisaniu? Bardzo mnie to hamuje, dlatego lubię pisać serię, bo wtedy już mam... Okej, to całe uniwersum mam, stworzone. Tak, mam uniwersum stworzone, już nie muszę tracić czasu na... Znaczy, nie tyle na wymyślanie, bo wymyślanie jest łatwe. Zawsze możesz wpaść, ty też na olimpiadzie mógłbyś wziąć nazwisko jakiegoś znajomego i mam nazwisko. Tak. Natomiast fakt, że tak długo nad tym siedziałeś, pokazuje to, co też ja przeżywam podczas pisania, czyli to, że to musi być odpowiednie nazwisko. Musi być odpowiednie imię, nazwisko, ewentualnie ksywa. To nie może być na zasadzie przypadkowości, bo nazwisko i imię ustawia ci postać. I to jest absolutna prawda. Ja na przykład serię z Forstem zaczynam, tam pierwsze zdania są zawsze mniej więcej takie same. No, z małymi wyjątkami, jak fabuła to wymusiła na mnie, ale generalnie każdy tom się zaczyna od tego, że Wiktor Forst nie odrywał wzroku od. I tu jest coś, na co patrzy. W pierwszym tomie no, to był krzyż na Giewoncie, więc tam jest Wiktor Forst nie odrywał wzroku od krzyża, czy tam od ciała na Giewoncie. I to miałem wrażenie, już sam ten zbitek słów Wiktor Forst, wiedziałem, że to musi być na początku. To, co tam dalej w tym zdaniu było, miało drugorzędne znaczenie dla mnie. Chociaż też liczyło się na mnie ten kadr, powiedzmy, wyobraźni, który pokazuje oko i jego spojrzenie, ale wiedziałem, że musi być Wiktor Forst, bo to już ci pokazuje, trochę czujesz bohatera przez to. Tak samo Joanna Chyłka, mniej więcej też jesteś w stanie już wyczuć, jaka to jest osoba. No i tak to, i dlatego to jest tak trudne. Jak zaczynam nową serię albo piszę jakiegoś standalone'a, to bardzo długo myślę nad tym, przymierzam to imię do tego nazwiska. To nazwisko mi się podoba samo w sobie, ale z tym imieniem, które wybrałem, już zupełnie nie gra. Tu jest imię fajne, ale mi nie gra z tym nazwiskiem, więc szukam znowu i zmieniam i przemieniam. Natomiast jeszcze co do niemieckich nazwisk, bo o tym zapomnieliśmy. Pojawia się ich dużo, dlatego że część moich książek, jak w przypadku Wernera czy Edlinga, czyli behawiorysta i nieodnaleziona, rozgrywają się w Opolu czy na Opolszczyźnie, w moich rodzinnych stronach. No i tam bywają często inne imiona i nazwiska, bo jest jednak dużo tej ludności miejscowej czy w ogóle Ślązaków po prostu. Więc ja w ogóle, o ile pamiętam, to do Edlinga imię to chyba wziąłem z jakiegoś nagrobka, który, bo ja przebiegam obok takiego małego cmentarza, więc tam chyba Gerarda znalazłem po prostu. Ale to jest to dosyć powszechne imię na Opolszczyźnie. Zanim odbierzemy ostatni telefon, bo już jesteśmy, zobacz, po 22, a chciałbym cię jeszcze jednak o dwa wątki zapytać, w moim mniemaniu dość istotne, to jeszcze, skoro jesteśmy już przy Chyłce, przy Forście,
to mój przyjaciel, który jest czytaczem twoich książek, też nałogowym, pragnąłbym, żebym cię zapytał tak zupełnie wprost, a zaraz ci wyjaśnię dlaczego. Czy ćpałeś albo piłeś? A myślałem, że w trakcie pisania. Nie w trakcie pisania, nie. Tak w ogóle. A, no to w ogóle już ustaliliśmy, że piję wino, więc to nie jest żadna tajemnica. To nie jest picie. A ćpałeś? Nie ćpałem. No właśnie. I on też uważa, że nie, ponieważ to, jak piszesz o swoich bohaterach, co jest ewidentnie poparte jakimś researchem, jest tylko twoim wyobrażeniem nieprawdziwym tego, jak się zachowują osoby, które są w nałogu, tak jak twoi bohaterowie. Jedno pije, drugie dużo ćpa, bo tak nie zachowywałyby się osoby, które faktycznie mają, no, mają problem alkoholowy czy problem narkotykowy. Że to pisze, jakby doceniając twoją literaturę, uważa, że to jest bardzo niewiarygodne to, co pisze, że to nie pisał ktoś, kto to naprawdę przez to przeszedł albo przechodzi. To przypuszczam, że to mówi z punktu widzenia osoby, która była uzależniona, no, czyli zna, no powiedzmy, albo zna bardzo dużo osób, które tak. No właśnie, no. Generalnie różnie bywa tak naprawdę, jaki człowiek, takie uzależnienie. Są różne, różne stadia, różne formy. Ale mogę ci jeszcze dopowiedzieć, co on jakby dostrzega, bo to tak troszkę ogólnikowo ci powiedziałem, że ktoś, kto jednego dnia, wiesz, no jest niemal w jakiejś już totalnym upodleniu, następnego dnia nie może tak trzeźwo myśleć, jak myślą bohaterowie twoich książek i rozwiązywać zagadki. No niestety w wielu przypadkach może i są tacy, to się nazywa wysoko funkcjonujący alkoholik. Znamy mnóstwo takich przypadków, które niestety właśnie działają tak, że potrafią jednego dnia zniszczyć się kompletnie, a następnego dnia w ogóle nie widać po nich nic. I jest tak na przykład, że weekend spędza bez rodziny i jest kompletnie, kompletna autodestrukcja, a w poniedziałek jest okej i nikt nie wie. Są to ludzie ukrywający się często. Jest to zjawisko też niestety powszechne w środowisku prawniczym, biznesowym, korporacyjnym, kiedy widzimy takich ludzi, którzy przychodzą pod krawatem, są zadbani, dobrze wyglądają, nie mają worków pod oczami, nie mają podkrążonych oczu, potrafią prowadzić negocjacje biznesowe, nie czuć od nich alkoholu, mimo tego, że całą noc pili na przykład i że rano sobie jeszcze coś strzeli. Także różnie bywa. No, ja dostaję różne sygnały. Czasem rzeczywiście ktoś mówi, że to nie jest tak, że to jest inaczej. Czasem ktoś mówi, że panie Remigiuszu, no opisał pan dokładnie to, jakąś moją walkę z heroiną albo z alkoholem. Więc to wszystko zależy od perspektywy. No, nigdy nie jest tak chyba, że jest jeden pryzmat, przez który te uzależnienia da się pokazać. W przypadku Chyłki, no, ona też znajduje się na różnych etapach. Ona tak naprawdę sama nie wierzy w to, że jest uzależniona do pewnego stopnia, mimo że już spadła na dno w rewizji i to był naprawdę taki tom, który tam na pewno Ionesbo mi trochę przesiąknął, bo pamiętam, że czytałem wtedy podczas pisania tej książki większość tomów z Harrym Hule. I jak dzisiaj, jak po jakimś czasie tam otworzyłem rewizję, bo przygotowywaliśmy serial, to pomyślałem sobie, ale to jest mroczne już naprawdę, to jest jakaś kompletna Skandynawia, tu zero humoru, nic się takiego nie dzieje wesołego i przesadziłeś, chłopie. No i tam się odbiła od dna i tam rzeczywiście już nie mogła funkcjonować, już nie była w stanie w ogóle się utrzymać na nogach, nie była w stanie prowadzić procesu sądowego, także też różnie bywa. Na pewno tego nie należy traktować jako literaturę faktu i jako odzwierciedlenie prawdziwego uzależnienia, bo jest to trochę złagodzone. No to też jest tak, że ten bohater musi wyjść na prostą, bo tak jest skonstruowana literatura, że na końcu musi nastąpić jakiś katarzis. Natomiast w życiu no, niestety nie zawsze następuje. Odbierzmy ostatni telefon. Halo, kto jest z nami? Siemanko. Cześć. Siemanko. Tutaj Patryk Schelma. Od razu mówię, że nie oglądałem od początku, więc możliwe, że któreś z moich pytań się powtórzyło, bo myślę, że to jest jedno z nasuwających się, mianowicie czy pan Remigiusz
kiedykolwiek myślał nad pisaniem prac dyplomowych na za pieniądze, ponieważ przy takiej sile przerobowej to pewnie bardzo szybko by powstawały i dużo pieniędzy można by było zarobić. Czyli słuchaj, ktoś tutaj na czacie uparcie się domaga, czy mu napiszesz pracę licencjacką? No, to pytanie jest bardzo zasadne. Nie, to by było okropnie dojmujące. Ja w ogóle nie znoszę tej formy prac naukowych, to zawsze było dla mnie upierdliwe, czy kiedy pisałem magisterkę, czy kiedy pisałem doktorat, czy artykuły naukowe, to zazwyczaj ścierałem się z moimi promotorami albo z osobami, które przyjmowały te teksty do druku, bo zawsze starałem się pisać to takim językiem, żeby to było zrozumiałe. I to było nie do zaakceptowania przez środowisko naukowe, bo to musi być zagmatwane, musi być ta nomenklatura jak najbardziej taka skomplikowana, to nie może być zbyt przejrzyste, zbyt klarowne. Także nie, to nie chciałbym tego robić. Okej. Okay. Jeszcze chyba masz jakieś pytanie? Drugie pytanko byłoby, może to refleksja w sumie, ponieważ obejrzałem do tej pory jakieś pierwsze 20 minut Hyde Parku i tam było o tym wspominane. Dodatkowo do tej pory nie byłem zapoznany z twórczością pana Mroza, jedynie co oglądałem Behawiorystę pierwszy sezon. I nasza mnie taka refleksja, czy można pana Mroza porównać do takiego rzeźnika, który robiąc mięso na sprzedaż zużywa oczywiście jakichś tam gorszych elementów, dodaje, żeby pójść w ilość, a nie w jakość. Czy to jest zasadne? Oczywiście mówię, że nie spotkałem się jeszcze z twórczością pana Mroza, więc nie jestem w stanie sam ocenić, ale tak po tym, ile książek pan wydał, nasza mnie taka refleksja. No tak, też od tego zaczęliśmy, że gdybym ja takiego pisarza zobaczył, który wydaje tyle i tak często, no to też prawdopodobnie naszłaby mnie taka refleksja, że to nie może być dobre. No to też już o tym mówiliśmy, że dla mnie po prostu wyznacznikiem tego, czy do jakiejś książki się biorę, czy ją kontynuuję i przede wszystkim czy skończę, jest to, czy jestem z niej zadowolony, czy ona ma odpowiednią jakość. Jeżeli nie ma, czy wiesz, co to mówię, ja ją zamykam, to ja ją zamykam i zostawiam w szufladzie i nigdy nie wyjmuję, no po prostu. Nie mam jej po co wydawać, jeżeli nie jestem z niej zadowolony. No. Mogę? No proszę powiedzieć? Proszę bardzo. Słuchaj. Ty jesteś prowadzący. Taki... Nie, ty jesteś gościem, ty masz tutaj prawo głosu. Jerzy Dobrowolski, świętej pamięci, już znakomity aktor, mówił tak. Dobre samopoczucie to połowa sukcesu, a bardzo dobre samopoczucie wystarcza za sukces cały. No. Słusznie. Czyli musisz być bardzo słusznie, z siebie zadowolony. 52 razy już byłeś z siebie mega zadowolony. Nie, nigdy nie jestem z siebie do końca zadowolony. To jest tak. A ciągle w takim razie próbujesz. Cały czas próbuję, oczywiście. No to mówię ci, każdy pisarz dąży do tego, żeby widzieć, gonić tę gąskę, ale żeby jej nie złapać. To znaczy nie może być do końca z siebie zadowolony i musi mieć to przekonanie, że jak zaczynam pisać nową książkę, to będzie ta, z której będę już w 100% zadowolony. Nigdy tak nie jest, ale musisz mieć taką nadzieję, bo to cię napędza i to sprawia, że chce ci się pisać. Okej. Jeszcze masz jakąś kwestię? Dobrze, to wszystko. Miłego wieczoru. Życzę. Trzymaj się, bardzo ci dziękujemy. Dzięki. Nadrób i obejrzyj cały odcinek, bo myślę, że warto. Słuchaj, 10 po, ale chciałbym dwie rzeczy z tobą poruszyć, bo myślę, że one są fajne i ważne. Po pierwsze, wspomniałeś Skandynawię. Czy Skandynawowie piszą najlepsze kryminały? Generalizując troszkę. No generalizując, bo trudno przykładać taką obiektywną miarę do całego narodu. Jasne, oczywiście w przypadku Skandynawów to łatwo zrobić, bo wytworzyła się taka łatka kryminału skandynawskiego, którą tak naprawdę przykleja się wszystkim, którzy stamtąd pochodzą po prostu. Tak. Znaczy te książki mogą być zupełnie różne od siebie, a i tak mają tę samą łatkę. No jasne, nawet one już są reklamowane na okładkach, że kolejna skandynawska sensacja i tak dalej. Ale zmierzam do tego. Mamy na przykład Hakana Nessera z jednej strony, który jest jednym z takich tuzów, nie wiem czy czytałeś. Jego akurat nie. No nie, jest, nie. Moim zdaniem jest lepszy nawet niż Nesbo, chociaż zależy czego szukasz też. No właśnie Hakan Nesser jest uważany za jednego z tych najwybitniejszych twórców literatury skandynawskiej, kryminalnej, ale on bardzo mocno idzie w sferę obyczajową. To znaczy ta zagadka kryminalna często jest tylko pretekstem do jakiegoś szerszego komentarza
To już mi się podoba. Na kanwie obyczajowej. No i to jest zupełnie inna proza niż ta, którą pisze Nesbo. No nie przymierzając, Kuba Żulczyk. Wzgórze psów chociażby takie, no tak, takie tak, by, tak, by było. No, jeśli tak, w tym opisie by mi tu pasowało. No myślę, że tak. No ale mamy w ogóle no, całe tam szerokie spektrum, nie wiem, od Lizy Marklund przez Stiga Larssona, aż po jakichś takich już mocniej literackich, powiedzmy, twórców. I nie wiem, czy jest jakiś spoiwo, dzięki któremu można by było powiedzieć, że skandynawskie kryminały są najlepsze. Ale bo wiesz co, bo ja nie o tym tak naprawdę. Jako, że mało ci było pisania pod własnym nazwiskiem, no to napisałeś 3 powieści pod nazwiskiem Farerskiego, autora z Wysp Owczych, też Skandynawia poniekąd. Owe Lugmansby, tak, to powinienem przeczytać. Świetnie, to 2 razy świetnie. To os przekreślone, żeby tak, jeszcze żeby było trudniej. Żeby było jeszcze trudniej i jeszcze bardziej, tak wiesz, skandynawsko, tak, żeby tak. Wszyscy wiedzieli. I zastanawiają mnie twoje motywacje, dlaczego tak zrobiłeś. Czy to był pewien eksperyment społeczny? Czy mróz, nie mróz się sprzeda? Czy było w tym coś innego? Było kilka wymiarów i rzeczy, które mnie interesowały. Jednym, może głównym właśnie było to, o czym mówisz, czyli to, czy uda mi się powtórzyć ten sukces pod nie swoim nazwiskiem. Ale to wiesz co, to nie od razu ci wchodzę w słowo. To się okazaliście być bardzo niekonsekwentni. Dlatego, że jeśli dobrze pamiętam, 3 dni przed premierą pierwszej z tych książek wyszedł kontrolowany albo niekontrolowany przeciek, że Lugmansby jest tak naprawdę mrozem. Nie, to źle pamiętasz, tak nie było. No. Ja w ogóle chciałem to utrzymać w tajemnicy jak najdłużej, a najlepiej na zawsze, bo miałem świetną frajdę z tego, bo krytycy literaccy, którzy wieszali na mnie psy, recenzowali Owe Lugmansby i wyrażali się w superlatywach o tym debiutancie. Nawet pisali, że niemożliwe, żeby tak debiutować w taki sposób, już pióro ułożone, to, tamto, a zaraz później moja recenzja, a mróz to nie umie pisać. Dla mnie to było tak cudowne. Aha. To był jeden z najpiękniejszych momentów w mojej karierze. I pamiętam wszystkie nazwiska, więc panowie... Profesor Koziołek? Miej się to... nie wymieniajmy. Ale to było świetne. Także dosyć długo to nie wychodziło. Udawało się to utrzymać w tajemnicy. Wszyscy mieli podpisane lojalki, że nie mogą zdradzić, że to jestem ja. Wszystko było super. Do momentu, kiedy się okazało, że na Wyspach Owczych najliczniejszą mniejszością jest, zgadnij jaka? Polska. No nie licząc Duńczyków, ale oni to są... No tak, tak jak na Islandii, no najwięcej. Wszyscy kierowcy autobusów na Islandii właśnie, to są Polacy. I wszyscy Polacy tam chciałem się znają. Duńczycy właśnie, no bo przecież... No tak, no ale to ich pomijamy, bo oni są tam z urzędu. I wszyscy Polacy tam się znają. No i zaczęły się poszukiwania. Ten mój Owe, tak. On było napisane, gdzie mieszka, że jest w Westmannie. Że tam się urodził, że tam mieszka, że matka jego jest Polką, dlatego zna język polski, bo się w domu mówiło po polsku. Tam była cała historia oczywiście. No i zaczęli szukać tej osoby, ponieważ ta wiocha, którą wybrałem, no to ma tam, nie wiem, 1000 powiedzmy mieszkańców, więc łatwo kogoś znaleźć. A ja jeszcze opisywałem konkretne miejsca. No i wykonali research i ustalili, że kurwa, facet nie istnieje. I zgłosili się z tym do kilku programów, między innymi chyba do Uwagi w TVN-ie, że tu jest autor, wydaje w Polsce, te książki się całkiem nieźle sprzedają, ale on nie ma, coś tu jest na rzeczy. I TVN się tym mocno zainteresował, to w końcu trafiło do Dzień Dobry TVN i to już było po wydaniu drugiego tomu. I dziennikarze z Dzień Dobry TVN się zwrócili do wydawnictwa, że jest taka sytuacja i proszę państwa, my wiemy, że to jest pseudonim czyjś. No i zaczęli oczywiście grzebać i szukać, czyj to mógłby być pseudonim. Wtedy w Polsce takich pisarzy kryminałów nie było aż tak wiele jak teraz, bo generalnie Polacy się nie sprzedawali za bardzo piszący kryminały, więc było ograniczone pole manewru, więc tam rzucali oczywiście nazwiskami. Wydawca siedział cicho i później gdzieś ktoś puścił parę. Wydaje mi się, że ponieważ już miałem wtedy styczność z TVN-em, to, że ktoś tam gdzieś tam coś usłyszał od kogoś i to poszło w końcu i trafiło. No i zgłosili się, że przykro nam, ale my wiemy, że to jest Remigiusz Mróz. I teraz jest pytanie do państwa.
Czy chcecie to ogłosić wspólnie i zrobić z tego jakiś program, czy mamy sobie sami to ogłaszać? No więc zastanowiliśmy się z wydawcą i Dzień Dobry TVN zaproponował coś takiego, że polecimy na Wyspy Owcze. Tam się spotkamy z tą Polonią, z Farerami, zrobimy jakiś reportaż fajny i w pewnym momencie ja wyjdę i powiem, że to jestem ja. No i tak rzeczywiście się stało i w ten sposób to wyszło. Przy okazji fajna wycieczka. Super, wycieczka była niesamowita. Ja tam w ogóle za przewodnika robiłem, bo już miałem tak zresearchowany temat. Tam nie byłeś, a wszystko znałeś. Tak, bo miałem już po prostu... Słuchaj, ja siedziałem tam z takimi mapami jakimiś urzędowymi. Mhm. Zapamiętywałem, gdzie jaka ulica, gdzie co jest, gdzie apteka, gdzie tamto, więc jak wyszliśmy z całą ekipą z samochodu, to ja ich tam oprowadzałem, bo tu jest to, tamto. Słuchaj, ostatnia rzecz, o którą chciałem ciebie zapytać, zresztą umówiliśmy się jeszcze przed programem, że warto chyba trochę na ten temat wspomnieć, to są pieniądze, wiesz, wszyscy lubią pieniądze. O, oczywiście. Też sobie dokładnie sprawdziłem. Tygodnik Wprost już dwa lata temu oceniał cię na... Nie lubisz mówić o pieniądzach, to jest w ogóle taka jedna ich rzecz i chwalić się nimi. Chociaż powiedziałeś kiedyś, że pierwszy milion zarobiłeś mniej więcej dwa lata po debiucie, czyli to był rok 2016. Mniej więcej. No jeżeli uznajemy, że 2014 to jest rok twojego debiutu, choć to ustaliliśmy, 2013, że 2013. Tak. A tak, Wprost... to było u Kuby Wojewódzkiego, bo on mnie męczył o to. No kiedy widzisz, no Kuba pierwszy, lubi, tak. Lubi. Wprost oceniał cię już dwa lata temu na 5 milionów złotych, nie licząc tutaj sprzedaży praw do twoich książek, do ekranizacji i pewnie wszystkich spotkań autorskich. Jak mają autorzy książek w Polsce? Jak mają, podejrzewam, że taki Remigiusz Mróz najgorzej już nie ma, bo jesteś autorem znanym, poczytnym, z pozycją i pewnie każdemu się opłaca wydawać Remigiusza Mroza. Ale czy opłaca się pisać książki jako debiutantowi, jeżeli dostają 10% z książki, 70% bierze wydawnictwo, 20% idzie na promocję, tak bardzo to upraszczając? Przecież to jest wyzysk. No jest. To jest jedna z takich bolączek rynku, nie tylko polskiego, ale każdego innego. Ona się zasadza na tym, zresztą ja sam to przeżywałem, a jak napiszesz książkę, no to twoim największym marzeniem jest wydać ją. Albo żeby w ogóle ktoś zaakceptował do druku. Bo już żeby zobaczyć ją w takiej fizycznej formie, no to już jest coś niestworzonego. Więc jak idziesz do wydawcy ze swoim marzeniem, a wydawca ci mówi, dobra, zrealizujemy twoje marzenie, ale damy ci tylko na przykład 7%. No to myślisz sobie mało, bardzo mało, prawie tyle co nic. No książka kosztuje 30 zł, 7% co to jest. I nie każdy pisze tak szybko, jak umówmy się, jak Remigiusz Mróz. No czasami no tak. To poświęcają na to lata ludzie. Oczywiście, oczywiście. No i z jednej strony myślisz sobie mało, z drugiej, no dobra, ale jak powiem, że więcej, zacznę się targować, to może powiedzą, dobra, panie, to spadaj pan, to my sobie wydamy kogoś innego. Ja tak miałem i myślę, że miał tak każdy inny autor. Trzeba na pewno cisnąć i tę radę mogę dać debiutantom, żeby nie bać się negocjować, dlatego że jeżeli ktoś przyjął książkę do druku i chce podpisać umowę, to znaczy, że całe kolegium redakcyjne znalazło tu coś ciekawego. I to nie jest tak, że jeżeli ty powiesz 15% na ich 7%, to oni ci powiedzą do widzenia. W żadnym wypadku. Jeżeli już tam jesteś na tej rozmowie, jeżeli się z tobą spotykają, to znaczy, że oni już w głowie wydali tę książkę. I można spokojnie wtedy negocjować. Oczywiście to nie jest łatwe, no bo argumentów nie ma wiele, bo oni będą mówić, że promocja, nieznany autor i tak dalej, no ale trzeba walczyć o swoje. A ty jesteś twardym negocjatorem? Myślę, że takim pracującym się gdzieś w środku stawki. Nie. No, zapytam cię inaczej. No pewnie... Może nie wiesz oficjalnie, ale pewnie gdzieś tam sobie rozmawiacie w środowisku. Jest autor, który ma większy procent z książki od Remigiusza Mroza? Nie, mniej więcej wydaje mi się, że ci najbardziej poczytni autorzy są na zbliżonym pułapie. Natomiast są oczywiście wyjątki. No przywołany Kuba Wojewódzki, on za... to nie jest tajemnica, bo mówił mi to nie dalej jak wczoraj, to publicznie, że za 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy dostał 1 000 000 złotych. No to to musi być naprawdę bardzo dobra umowa i to jest, myślę, procent, którego nikt w Polsce nie byłby w stanie, jeśli chodzi o pisarzy, osiągnąć. Czyli co, nawet nie pół na pół, tylko jeszcze pewnie wyżej. No nie wiem, trudno powiedzieć, jakie tam w ogóle były konkretne ustalenia, no ale tak to mu wyszło. A ty ile masz procent?
Nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica umowna. No. Hmm. No za to są specjalne klauzule, które... A tak bliżej 50, które tak bliżej 25. Nie, no różne tak są... Tak ci oceniam na... No. 35-40%. Możesz oceniać. No. Ale różnie bywa, bo też umowy są różnie skonstruowane. W niektórych książkach miałem procent od tej ceny okładkowej, która tutaj widnieje z tyłu. A ta no książka wtedy... jest za 47,90. No tak, ale akurat. To jest taka cena dosyć fikcyjna, która po prostu musi tam być, żeby później te promocje dobrze wyglądały, że kosztuje. To mnie tam... w ogóle bardzo zaskakuje zawsze, że nowe książki. Nie, to jest bezsensowne absolutnie. Wiesz, ja kupuję książki tylko w internecie, czasami nowe książki, po czym idę do stacjonarnego, nie będę wymieniał jakiej, nie będę tutaj, ale idę do stacjonarnego sklepu tejże, tegoż sklepu, który w internecie kupiłem i tę samą książkę, która leży na półce za 47,90, ja dostaję za lady za 30 parę. Nie, oczywiście. Tak. No, ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby gdziekolwiek moja książka kosztowała, ile mówisz? 47,90. No absurd. No. za taką cenę nigdzie nikt jej nie sprzedaje, ale to jest taki trochę nasz polska tradycja, można by powiedzieć, że wszystko było drukujemy, tak, że drukujemy sobie tę cenę na okładce, bo oczywiście nie wszystkie kraje tak robią. U nas jest to już jakieś takie, jest jakaś taka swojskość. Ja nie mam nic przeciwko temu. Co z tego, że jest wydrukowany, jak i tak nie obowiązuje? Proszę państwa, wierny fan muzyki metalowej, co zresztą widać. Widać, tak. Po koszulce. Ty chodzisz na koncerty tak ubrany. To i tak, pod spodem mam Iron Maiden. Remigiusz Mróz był waszym i moim gościem. Pozwolisz, zadam ci jedno ostatnie jeszcze pytanie, które proszę będzie dosyć bardzo. Takie, wiesz, w stylu twoich książek, gdzie się czasami leje za dużo krwi, na przykład Behawiorystę czytałem i dla mnie to było epatowanie jest krwią. Jest dosyć brutalne. Tak, tak. Dla mnie takie było to trochę bez związku z fabułą. Ale jednocześnie wydaje mi się, że nie jest to jakaś apoteoza brutalności, że to wiesz wszystko... co, czytając tę książkę miałem wrażenie, że mam czwarty odcinek Piły. Pamiętasz? Także musi być jeszcze bardziej krwawo niż w trzecim, który był jeszcze bardziej krwawy niż drugi, nie mówiąc o pierwszym. Ale to powiem ci, że w pierwotnej wersji było jeszcze bardziej brutalnie, tak? I później trochę to złagodziłem w redakcji. Dzięki łaskawcu. Nie ma sprawy. Ale moje pytanie jest takie, bo to tak się będzie takie pozornie okrutne, ale wbrew pozorom dużo mówi o człowieku albo o tym, jak sam chciałbyś się widzieć w swoim lustrze. Co byś chciał przeczytać na swoim nagrobku? Jak chciałbyś być zapamiętany przez ludzi? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że jest jeszcze za wcześnie, żeby myśleć o swoim nagrobku. Zapomnij o nagrobku. Jak chciałbyś być zapamiętany przez potomnych? No? Jakby to górnolotnie nie zabrzmiało. Chodzi mi o to, wiesz, no, nie chodzi o ten nagrobek w ogóle, już wyrzuć go. Zredagowałem to pytanie. Zredagowałeś, tak. No, trudno mi odpowiadać, bo musiałbym jakoś i ocenić siebie. Właśnie o to mi chodzi. No właśnie, nie jestem najbardziej adekwatną osobą do oceniania siebie, a to jest punkt wyjścia w ogóle do postawienia jakichś takich oczekiwań. Taki skromny, to nie chodzi o to, po prostu no, chciałbym być na pewno pozytywnie zapamiętany, jeśli chodzi o literaturę polską, i ponieważ większość właściwie egzystuje w słowie, więc to słowo się dla mnie liczy najbardziej. No i chciałbym, żeby było jakieś tego odzwierciedlenie, żeby ja wiem, żebym został zapamiętany jako ktoś, kto podnosił te statystyki czytelnicze, kto się przyłożył do tego, że poziom czytelnictwa w Polsce rósł, że ludzie czytali więcej, że spędzali więcej czasu z książkami, że nie wiem, może w jakiś sposób trochę właśnie przywrócił tym osobom, które sparzyły się na lekturach, przekonanie, że książki to jest najlepsza rozrywka, jaką człowiek sobie wymyślił, jak mówiła Wisława Szymborska. No i gdzieś w tym kierunku bym szedł. Fajnie, bo generalnie dobrze jest czytać. No, to jest w ogóle dobra nie ma sprawa. Lepszej rzeczy. My też zachęcamy was do czytania, bo do 31 maja możecie zamawiać reedycję dwóch książek. Gdzieś one tutaj pewnie za moimi plecami stoją, ale chociaż dzisiaj całe studio opanowane przez książki Remka. Dwa zbiory felietonów Pawła Zarzecznego. Czytałeś? Paweł, nie, ale dobre pióro. Widzę kątem oka, że stoją tam. Tak, a gdzieś dobre oko. I także nasz kwartalnik sportowy, w którym znajdziecie mnóstwo wywiadów, reportaży, felietonów. Zamówienia możecie składać tutaj, w wydawnictwie kanału sportowego. Ty przejdź do nas.
Wiesz, jakie my dobre dajemy stawki autorom? No. 70%. Autorom, debiutantom zwłaszcza. Zaczniesz wydawać jako inny zbro i jedziemy. Dobra, jak zejdziemy z wizji, to ponegocjujemy. Ponegocjujemy stawki. Dobra, pamiętaj, że ty już masz mi ten dołożyć procent. Ponegocjujemy te stawki, pamiętam, wiesz, w tej książce sportowej. I pamiętajcie też, że mamy ofertę dla was kanału Plus Online, Ekstraklasa, La Liga, Ligue 1. Jutro ostatnia kolejka, którą będę miał okazję też komentować w Multifucie. Także między innymi finały NBA. To wszystko dostępne na platformie w promocyjnej cenie, a szczegóły też w linku do opisu do tego filmu. Remek, to była wielka przyjemność dla mnie. Dla mnie również. Dzięki. Książkę Obrazy z przeszłości możecie jej szukać wszędzie w dobrych księgarniach. Oczywiście w promocji. Oczywiście. Za żadne 47,90 na pewno gdzieś tam sobie tę książkę odnajdziecie. Remigiusz Brus razem z nami. Umawiamy się przed wydaniem twojej następnej książki. W studiu. To dosyć szybko będzie. A następna jest już napisana? Powiedz szczerze. Tak, następna jest już napisana. Czyli ty już siadasz tak, na ja moment zawsze mam trochę do przodu. Na zakładkę już trzy trochę, do przodu piszesz. Jest zakładka. A to doczekacie się i wkrótce, bo już tylko w grudniu prawdopodobnie będzie. Myślę. Remek, wielka przyjemność, dziękuję ci bardzo. Trzymajcie się. Dobrej dzięki. Nocy. Na razie, do zobaczenia. Hej. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.